Dzień dobry, widzów Jacyn. Ja nazywam się Jakub Dyktyński i witam was bardzo serdecznie przed odbiornikami, przed komputerami, a także w sercu Łodzi na trybunach naszego pięknego stadionu przy Alei Piłsudskiego 138. 27. kolejka PKO Bank Polski Ekstraklasy Widzew Łódź podejmie dzisiaj Piasta Gliwice. Jeszcze raz bardzo gorąco witam wszystkich tych, którzy już są na stadionie, a także tych, których, tak jak powiedziałem, dzisiaj przed monitorami rozpoczynamy nasze sztandarowe studio meczowe. Dzisiaj sporo treści, sporo materiałów, a także tradycyjna rozmowa na temat dzisiejszego spotkania. Gościem specjalnym dzisiejszego programu będzie legenda Widzewa Łódź Józef Młynarczyk, który dzisiaj zaszczycił nas swoją obecnością i otworzy lożę swojego imienia w budynku stadionu przy Alei Piłsudskiego 138. Ale zanim do tego przejdziemy, na początek przywitajmy mojego standardowego, sztandarowego współprowadzącego, Marcin Łagiewski. Witam serdecznie. Widzew TV. Marcin, nie było cię przy okazji poprzedniego spotkania. Byłem duchem. Bo dobrze, nie duchem puszczy. Tak jest. Musimy pamiętać, że dzisiaj mogą nas słuchać dzieci na stadionie, więc powstrzymajmy taki humor, ale no cóż, no Widzew pokonał pewnie Koronę Kielce, trzecie zwycięstwo na własnym stadionie, no i oczekiwania są, że dzisiaj Widzew podtrzyma tę passę. No zdecydowanie. Widzew pokazuje się z jak najlepszej strony na wiosnę. Wszyscy zastanawiali się, jak Widzew będzie wyglądał wiosną, bo te poprzednie lata no, nie napawały optymistycznie i te spotkania, które odbywaliśmy od lutego, no, wyglądały troszkę słabiej. Teraz ta wiosna jest zupełnie inna. Wiosna bardzo ciekawa dla wszystkich kibiców łódzkiego Widzewa. Przypomnijmy sobie, no, wyniki są naprawdę rewelacyjne. Możemy spokojnie spoglądać pierwszą ósemkę. Co więcej, jeżeli udałoby się nam dzisiaj pokonać Piasta Gliwice w dzisiejszym meczu, to wskakujemy do tej pierwszej ósemki, zameldujemy się już w tym takim peletonie gdzieś ku sukcesom. No myślę, że każdy, kto jest dzisiaj na stadionie, kto kibicuje Widzewowi, kto wstał dzisiaj wcześniej rano, żeby być gotowym na 12:30 na to spotkanie, marzy o tym, żeby już w ogóle nie myśleć o tym dole tabeli, tylko już spokojnie zbierać punkty i gdzieś tam umacniać się w środku, bądź może nawet trochę wyżej. Myślę, że to jest takie, tak jak powiedziałem, marzenie każdego z kibiców. No za przedstawienie składu Widzewa Łódź odpowiada zawsze Marcin Tarociński i to mu zostawimy, no ale możemy no już chyba zdradzić, no, że dzisiaj nie będzie wielu zmian w składzie, a w zasadzie żadnej. Wyjściowa jedenastka taka sama jak w meczu z Koroną. Zwycięskiego składu się nie zmienia? No na to wychodzi, że trener Myśliwiec był też zadowolony z postawy Widzewiaków w poprzednim spotkaniu. Mam nadzieję, że Liam Castrati będzie troszeczkę w lepszej dyspozycji w dniu dzisiejszym niż był w spotkaniu z Kielecką Koroną, bo to takie było chyba nasze najsłabsze ogniwo, ale mam nadzieję, że to przełamanie, które nastąpi dzisiaj, bo trzeba sobie ostrzyć zęby na jego pojedynki z Michaelem Amejo, naszym byłym zawodnikiem. Wiadomo, że to taki chłopak, który jest bardzo dynamiczny, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo mocno być blisko niego. Bardzo, bardzo musi tutaj Liam uważać, bo też widzieliśmy, że potrafi gdzieś odpuścić swojego zawodnika z podkrycia. Tu trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Zupełnie zmieniony środek pola, jeżeli chodzi o drużynę Piasta Gliwice. Tym też zaskoczył trener Wukowicz, bo w porównaniu z poprzednim spotkaniem w piątce zawodników środka pola mamy cztery zmiany, więc tutaj wraca właśnie Michael po kontuzji. Kilku zawodników świeżych. Zobaczymy. Drużyna Piasta takim jest zespołem, z którego ciężko sklasyfikować. Oni nie grają fajnie ofensywnie w tyłach. No wiadomo, Ariel Mosur z Jakubem Czerwińskim mają taką, tworzą parę stoperów, ale Widzewiacy, mam nadzieję, sobie dzisiaj poradzą z nimi doskonale. Mam nadzieję, że poradzą sobie z Piastem tak, jak poradzili sobie z Koroną Kielce. Myślę, że to jest świetny moment na to, żeby przypomnieć sobie świetne obrazki z ostatniego spotkania. Ogromna radość w sercu Łodzi. Zwycięstwo 3-1. Zobaczmy, jak przebiegała druga połowa tego spotkania, jakie emocje nam towarzyszyły, no bo był to naprawdę niezapomniany wieczór.
No to były naprawdę świetne obrazki, fajne wspomnienia. No, dwóch bohaterów drugiej części gry, Fran Alvarez i Antoni Klimek, autorzy pięknych bramek, no mamy nadzieję, że dzisiaj powtórzą swoje wyczyny z ostatniej kolejki. Tak jak powiedziałem w poprzednim naszym wejściu, że ja uważam, że Widzew jest zespołem i to jest chyba najważniejsze, że tutaj wybryki Antka Klimka, Fran Alvarez wiadomo już poniżej swojego poziomu nie schodzi, ale wybryki Antka Klimka, jak tutaj oglądałem spotkanie z Kielecką Koroną, kiedy mając naprzeciwko siebie doświadczonego zawodnika Kieleckiej Korony, brał go na tak zwane haczyki albo na zamach, kręcił nim miłosiernie. Zmiana w 45 minucie, która nastąpiła w drużynie Korony, pokazała, że Antek Klimek był takim objawieniem tego spotkania. I to już jest kolejne spotkanie dobre w wykonaniu Antka Klimka w ostatnich czasach. Jeżeli chodzi o Frana Alvareza, tak jak powiedziałem, no to jest zawodnik, który wie kiedy przyspieszyć, wie kiedy zwolnić, dryguje całym zespołem, ma oparcie ma w Marku Hanowsku, jeżeli chodzi o ten aspekt defensywny, więc może pokazać swoje umiejętności stricte ofensywne. No i tak jak mówię, no, cały zespół tutaj zasługuje na duże brawa, no i trzeba też dołożyć do tego trenera Myśliwca, który zachowuje stoicki spokój przy ławce rezerwowych, nie okazuje praktycznie żadnych emocji, czy spotkanie się układa po jego myśli, czy układa się troszkę słabiej, ale gdzieś ten umysł analityczny cały czas pracuje, jakieś roszady wprowadzane. Dojrzaliśmy już przez nasz odpór w studiu Widzew TV, że bramkarze pierwszej drużyny Widzewa już są na murawie. No cóż, no trzymamy kciuki, żeby dzisiaj było na zero z tyłu, chociaż no nie będzie łatwo, no bo Piast Gliwice ma kim postraszyć. Znaczy no ma i nie ma, bo kiedy patrzę na nazwisko jedynego napastnika w drużynie Piasta Gliwice w wyjściowej 11, czyli chodzi mi o Fabiana Piaseckiego, no to jego liczby jako napastnika nie powalają, no nie rzucają na kolana, nie oszukujmy się. Jest to zawodnik, który lubi grać siłą do bramki, gdzieś szukać jakichś podań, ale jeżeli chodzi o wykończenie, to możemy sobie przypomnieć jakieś tam bramki strzelne jeszcze w barwach Rakowa, które były wybierane do bramek sezonu, te przewrotki dwukrotnie, ale tak poza tym no te liczby no nie rzucają na kolana, tak jak powiedziałem i myślę, że oni mają tutaj duży problem, jeżeli chodzi o ofensywę. No tak jak trzeba zwrócić uwagę na boki pomocy, bo tutaj na bokach będziemy mieli Pyrkę i po drugiej stronie Amejoła, więc te pojedynki Ciganiksa z Pyrką i Amejoła już tak jak mówiłem wcześniej z Kastratim będą chyba taką okrasą dzisiejszego spotkania. Nie wiem czego się spodziewać po dwóch zawodnikach środka pola, bo wraca to Tom Hetteli i Miłosz Szczepański. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało, ale to już jest ich problem. Mamy swoje zmartwienia przedmeczowe, ale mam nadzieję, że po meczu tych zmartwień już nie będzie. To jest dobry moment, żeby przypomnieć o tym, że sponsorem naszej dzisiejszej transmisji jest firma SM System, oferująca kompleksowe usługi w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. Oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, jak i obiektów komercyjnych. Więcej na stronie smsystem.pl. Zachęcam do zapoznania się z ofertą naszego partnera. Ostrość jest, coś tam rozjechane napisano mi. Kuba. Firma SM System jest sponsorem dzisiejszej transmisji. No a my oczekujemy już powoli na pierwszy gwizdek tego spotkania. Czasu jest jeszcze dużo. Za chwileczkę będziemy łączyć się z Marcinem Tarocińskim, który oficjalnie przywita wszystkich kibiców w sercu Łodzi. Ja ze swojej strony chciałbym przypomnieć, że nasz kanał Widzew TV możecie obserwować, subskrybować na YouTubie, wspierać go również finansowo za pomocą tej platformy. Zachęcam do tego, bo to pozwala nam tworzyć jeszcze lepsze treści dla kibiców, pokazywać wam
pracę klubu, a także kulisy naszych spotkań i prowadzić takie transmisje jak na przykład ta. Kilka niespodzianek dzisiaj przygotowaliśmy, ale myślę, że nie będziemy ich uprzedzać. Dzisiaj w planie, tak jak mówiłem wcześniej, rozmowa między innymi z Józefem Młynarczykiem, legendarnym bramkarzem Widzewa Łódź, mistrzem polskim, półfinalistą Pucharu Europy, a także zbliżenie na wręczenie nagród dla zawodników Akademii Widzewa przez przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kibiców Tylko Widzew. Wspomnieliśmy trochę, Marcin, o zawodnikach pierwszego składu, w tym Antka Klimka, młodego piłkarza, ale trzeba przyznać, że Widzew w tym sezonie zaczął też dobrze punktować w systemie Pro Junior System. Może nie punktować w systemie, ale generalnie nie musimy martwić się już o brak tego młodzieżowca w składzie. Bo to za tym idzie o kary finansowe, dokładnie, prawda? Dokładnie, ale coraz większa liczba zawodników Akademii puka do pierwszego składu, dostaje szansę w sparingach, występuje. Na razie są to ogony, ale gdzieś ten akcent tych zawodników się zwiększa w pierwszej drużynie. Kiedy spogląda się na spotkania drużyny rezerw, bo tutaj trzeba się odnieść do tego, bo ci zawodnicy z tego zaplecza pierwszej drużyny, ale widzimy, że już Marcin Tarociński jest gotowy, to chyba będziemy za chwilę go prosili o głos, ale teraz wrócę do tego, że kilku doświadczonych zawodników drugiej drużyny ciągnie tych młodych chłopców ku górze i oni wyglądają zdecydowanie lepiej w porównaniu chociażby z poprzednim sezonem. Takie nazwiska właśnie jak Chwałowski, Przybułek, to są chłopcy, na których można będzie budować przyszłość Widzewa. I tu postawimy kropeczkę, bo będziemy łączyć się ze speakerem Marcinem Tarocińskim. Marcin, oficjalnie oddaję Ci głos. W imieniu piłkarzy, trenerów i zarządu Widzewa Łódź. Dobra. Witam tych wszystkich z Was, którzy już pojawili się na trybunach w sercu Łodzi, tym razem w niedzielne południe. Witam Was serdecznie. Moi drodzy, przed nami mecz 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice. Dotychczasowa historia naszej rywalizacji z drużyną z Gliwic to 5 wygranych Widzewa, 4 remisy i 5 zwycięstw Piasta. Tak więc idealny remis. Bramki 17-15 dla Piasta. Jak pamiętamy, jesienią przegraliśmy niestety w Gliwicach 2-3. Natomiast nasze ostatnie zwycięstwo nad drużyną z Gliwic to 2014 rok, tak więc sporo czasu minęło. Dzisiaj warto by tę historię zacząć pisać na nowo. A oto jak wygląda pełny terminarz 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Za nami już mecze piątkowe i sobotnie, w których Krakowia zremisowała z ŁKS-em 2-2, Radomiak pokonał Raków 2-1, Korona Kielce zwyciężyła ze Stalą Mielec 1-0, Ruch Chorzów zremisował z Puszczą Niepołomice 0-0, a Śląsk Wrocław pokonał Wartę Poznań 2-1. Dla nas dzisiaj mecz absolutnie numer 1, 12:30 Widzew Łódź Piast Gliwice. O 15:00 Lech Poznań zmierzy się z Pogonią Szczecin, a o 17:30 Legia podejmować będzie Jagiellonię Białystok. Na jutro zaplanowany jest jeden mecz, w którym Zagłębie Lubin grać będzie z Górnikiem Zabrze. W tej chwili na prowadzeniu PKO BP Ekstraklasy Jagiellonia Białystok 51 punktów, przed Śląskiem 50, Rakowem 45. Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything? Marcin Tarociński, prosto z Murawy Serca Łodzi. Dzięki temu teraz witam już przede wszystkim widzów naszej klubowej telewizji. Staramy się też przybliżać Wam to, co dzieje się na Murawie. Bez względu na to, czy jesteście w Polsce, w Europie, czy być może nawet na świecie, to chcemy, żebyście mogli przeżywać to widowisko razem z nami. Marcin, chciałem trochę skupić się na Piaście Gliwice, bo wydaje mi się, że możemy tu mówić o takiej drużynie, która... nie boję się chyba użyć takiego sformułowania, jest takim rozczarowaniem tego sezonu, bo skład na papierze przynajmniej wydaje mi się bardzo mocny. Trener, który już wypracował sobie markę na arenie krajowej, ale czegoś w tym sezonie zabrakło. Znaczy wiem, czego zabrakło, zwycięstw, bo jeżeli mamy aż 14 remisów, to jest
to jest jakaś anomalia, to jakby ciężko jest mi nawet to tak, wiesz, określić jakimiś... Ale już mamy trzy takie drużyny w PKO BP Ekstraklasie, bo mamy Ruch Chorzów, który ma 14 remisów, mamy, jeżeli dobrze pamiętam, Koronę Kielce i właśnie mamy Piasta. Korona tych remisów 12, 12 tak. Krakowia też 14. Krakowia 14. No, ale widać, to, że... to pokazuje przede wszystkim miejsce w tabeli. Dlaczego tak jest? No nie mają napastnika, no nie oszukujmy się. Ci zawodnicy też środka pola nie strzelają za dużo bramek. Problemy, jeżeli chodzi o ofensywę. Ale to już jest zmartwienie Piasta. My spójrzmy na swoje podwórko, że naprawdę wyglądamy coraz lepiej. Oczywiście mamy jakieś tam momenty przestojów w grze, ale nie da się, myślę, atakować przez 90 minut. Trzeba też zachowywać siły na dalszą część meczu, troszeczkę odpuścić w pewnym momencie. Gdzieś tutaj to zarządzanie meczem jest, myślę, tak zaplanowane. I myślę, że Widzew dzisiaj będzie chciał podejść wysoko pod Piasta, pokazać przede wszystkim dominację w środkowej strefie boiska, dograć parę piłek gdzieś na Imada Rondicza, który gdzieś będzie szukał tych okazji do strzelenia z pola karnego. Mamy Antka Klimka, mamy Bartka Pawłowskiego, którzy potrafią oddać uderzenie za pola karnego. No Frana Alvareza, jego bramka z rzutu wolnego jako żywo przypominała bramkę, jeżeli tutaj jesteśmy już przy Józefie Młynarczyku, bramkę świętej pamięci Janusza Kupcewicza z Hiszpanii z 82 roku, kiedy strzelił bramkę Francuzom, to bodajże na 1-1, więc czy na 3-2 już, ale to trzeba tutaj oddawać takie rzeczy, że Antek Klimek, no tak jak mówię, te haczyki, później jego dobry występ okraszony golem, który mógł kandydować do miana bramki kolejki, i to bez żadnego problemu. No naprawdę trzeba tutaj, myślę, chylić czoło przed drużyną łódzkiego Widzewa. Zapytałem trochę o tego Piasta, no bo teraz chciałbym poprosić o statystyki, które przygotowano na ten mecz. Autorem tego zestawienia jest oczywiście Liga, czyli Ekstraklasa. No, gdy widzimy tutaj to porównanie, no to mam wrażenie, że Piast nie wygląda źle, jeśli chodzi o tworzone sytuacje. Spójrz na współczynnik oczekiwanych goli, no on jest ogromny, no tak jak powiedziałeś, no ta drużyna po prostu nie jest skuteczna. Mamy to samo, jeśli chodzi o te stracone bramki, no ta drużyna broni całkiem dobrze, nie traci tych piłek w siatce, więc no czegoś brakuje, no i pytanie, czy powinien to lepiej poukładać trener, czy właśnie potrzeba napastnika. No ja uważam, że przede wszystkim zobaczymy po dzisiejszym spotkaniu, kiedy ta zmiana tych czterech zawodników w środkowej strefie nastąpiła. Zobaczymy, jak zespół Piasta będzie się prezentował w dzisiejszym spotkaniu. Jeżeli chodzi o napastnika, tak jak powiedziałem, no Fabian Piasecki zupełnie nieskuteczny. Kamil Dziczek, który rozpoczyna dzisiejsze spotkanie na ławce rezerwowych po powrocie z zagranicznych wojaży, też już nie jest tym samym zawodnikiem, który kandydował do reprezentacji Polski, który zdobywał bramki czy to w Ekstraklasie, czy później w tej duńskiej lidze. No więc to już jest, mówię, problem Aleksandra Wukowicza, i gdyby, myślę, był w lepszej formie, jeszcze pewnie z chęcią zgłosiłby się sam do rozgrywek i pokazał młodszym swoim podopiecznym, jak zdobywać bramki. W tym momencie zawodnicy pierwszej drużyny Widzewa Łódź wybiegają na murawę, a my za chwileczkę możecie to zobaczyć teraz na ekranie. Widzewiacy za chwilę rozpoczną przedmeczową rozgrzewkę. To wszystko oczywiście w rytmach AC/DC. My za chwileczkę będziemy łączyć się też z Marcinem Tarocińskim, który ma dla Was pierwszą rozmowę tego dnia. Ale zanim do tego przejdziemy, no tu chyba, tak jak mówiłeś, dobrze proponowałeś, warto skupić się na Widzewie. No mam wrażenie, że po tej porażce ze Śląskiem Wrocław, no ta wygrana z Legią dała trochę Widzewiakom pewności siebie, bo mecz ze Śląskiem może nie był zły moim zdaniem w wykonaniu, on był taki trochę nijaki, a Legia dała nam takiej pewności siebie. Na Krakowi graliśmy, realizowaliśmy swój plan, wiadomo, no dwa stałe fragmenty, błąd trochę indywidualny sprawił, że tylko z punktem wyjechaliśmy z Krakowa, ale mam wrażenie, że my graliśmy tam swoje mimo wszystko. No i generalnie od kilku meczów mam wrażenie, że Widzew realizuje co mecz swój plan. Zdecydowanie. No tutaj jest trochę szkoda tych straconych punktów, jeżeli chodzi o spotkanie z Krakowem, ale mamy sygnały, że chyba będziemy gdzieś się łączyć, tak? Bo... Tak. Łączymy się z Murawą, zaraz wrócimy do tego wątku. Marcin Tarociński i Marcin oficjalne Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców Tylko Widzew. W sercu Łodzi wraz ze mną jest Marcin Lefik,
Przedstawiciel OSK, tylko widzę, Marcin jest za chwilę przed nami, bardzo miła uroczystość, która ma miejsce teraz na rundę. Czyli wręczenie nagród dla najmłodszych zawodników Widzewa, zawodników Akademii, najlepszych piłkarzy w poszczególnych rocznikach. Tak jak powiedziałeś, raz w rundzie nagradzamy piłkarzy z naszej Akademii, wręczamy im pamiątkowe statuetki, pamiątkowe bony i bony do sklepu klubowego. Tradycja już taka wieloletnia, to jest nasza 9. edycja w nowej odsłonie tego plebiscytu, natomiast wystartowaliśmy z tym w 2018 roku, wtedy jeszcze wręczaliśmy nagrodę piłkarza miesiąca, tak? Także troszeczkę się nam ta formuła zmieniła, natomiast jest już dosyć długa tradycja wręczania tych nagród. Ilu dzisiaj zawodników zostanie uhonorowanych? Co otrzymają? No tak jak powiedziałem, otrzymają pamiątkowe statuetki, bony do sklepu klubowego na zakupy. Będziemy wręczać 7 nagród w 7 kategoriach wiekowych, od U12 do U19. Tak jak powiedziałem, w tej nowej formule poprzednio była to jedna nagroda, natomiast teraz to już jest 7. Marcin, cały czas aktywnie kibice pomagają Akademii. Jesteście jednym z najważniejszych sponsorów Akademii Widzewa Łódź. No tak, to już wiele, wiele lat za nami tej pomocy, współpracy. W tym sezonie również wspieramy Akademię, wszystkie drużyny Akademii. Wspieramy my, czyli stowarzyszenie, ale bez wszystkich kibiców, którzy się to angażują, nie byłoby to oczywiście możliwe. Ponad 800 osób płaca co miesiąc dowolne kwoty, dzięki czemu możemy wspierać co dwa miesiące wpłatami na konto Akademii, i tak, żeby się nam rozwijała i uzyskiwała sukces. Na to oczywiście bardzo liczymy. Dzisiaj zresztą też mieliśmy już sympatyczny moment. Celiotka U15 wygrywa drugie z rzędu spotkanie, tym razem pokonując Łódzką Akademię Futbolu. To przy okazji taka dobra informacja przed meczem pierwszej drużyny z Piastem Gliwice. Marcin, nie ma co czekać, za chwilę przystępujemy do wręczenia nagród dla najlepszych zawodników Akademii Widzewa w rundzie jesiennej. Lefik, w tym momencie rozmawiali na temat nagród dla Akademii Widzewa. My wracamy do tego tematu, który poruszyliśmy dosłownie przed chwilką, więc przerwał ci trochę Marcin, ale możesz dokończyć wątek. No, tutaj rozmawialiśmy o Łódzkim Widzewie, jeśli dobrze pamiętam. Tak, dokładnie. I to jest takie nasze chyba motto przewodnie każdego studio w naszej klubowej telewizji. Tak jak powiedziałem, no musimy tutaj szczególnie zwrócić uwagę na tych nowych zawodników w Piaście w środkowej strefie boiska, ale mam nadzieję, że trzech muszkieterów naszego środka pola, czyli Bartek Pawłowski, Marek Hanousek i Fran Alvarez, z tym zadaniem jak najlepiej sobie poradzą. Boki pomocy też mamy dosyć ciekawe. Antyklimek po jednej stronie, po drugiej stronie mamy oczywiście naszego Fabiana Nerza, od którego też oczekuję ciut więcej. To jest taki zawodnik, który ma bardzo duże możliwości, ale czasami w meczu trochę mało ich wykorzystuje. To zejście, szczególnie z prawej strony do lewej nogi i szukanie uderzenia, tak jak zrobił to Antek po drugiej stronie boiska, powinno przynosić więcej efektów, a przede wszystkim powinien częściej tego używać. Dzisiaj poza kadrą dalej Paweł Zieliński, Mato Milosz prawi wahadłowi. Tu mogę uspokoić, że raczej nie ma mowy w przypadku Mato na razie o jakimś urazie. No niestety diagnostyka się przedłuża. Najważniejsze jest zdrowie zawodnika. Nie mamy na to wpływu. Paweł kończy okres rekonwalescencji i niedługo powinien rozpocząć treningi. Wydaje mi się, że już w najbliższym mikrocyklu. Ale tutaj, jeżeli jesteśmy właśnie przy tej prawej stronie boiska, kiedy nastąpiła zmiana w poprzednim spotkaniu przeciwko Koronie Kielce i w miejsce Castratiego wszedł Luis da Silva, powiem wam, że naprawdę fajnie wyglądał na tej prawej stronie. I nie wiem, czy nie będzie takim ciekawym pomysłem, jeżeli trener Myśliwiec by się zdecydował na to, żeby właśnie z Luisa da Silva zrobić
prawego obrońcy. A to jest ciekawe, co powiedzieć, no bo generalnie Luis w ostatnim czasie raczej z ławki, ale na przykład w meczu z Górnikiem Łęczna, tym sparingu, który rozgrywaliśmy 2 tygodnie temu, ten piłkarz przeszedł na środek obrony. No tam, no tak, gdy już... tam rozpoczynał przecież swoją widzewską przygodę. Dokładnie on... tak, i mam wrażenie, że jest to zawodnik, który na pewno wśród swoich atutów ma wszechstronność. Myślę, że to jest mały plusik przy jego nazwisku gdzieś tam w talii Daniela Myśliwca, bo trener ma dzięki temu możliwość gdzieś tam rotowania tymi rozwiązaniami. Da Silva, tak jak Zieliński dzisiaj kontuzjowany, często łamią tą linię defensywy, starają się zaskoczyć defensorów, czy to przejściem do ofensywy, bądź też oni bardzo często grają taką długą piłkę w poprzek formacji, gdzieś tam w strefę pola karnego, i to jest taki może mały plus, tak jak powiedziałem, przy tym nazwisku. Ja pamiętam taki sparing łódzkiego Widzewa, kiedy Luis da Silva do przerwy występował na lewej stronie obrony i wyglądał tam, no, ogólnie mówiąc, blado. A kiedy został na drugie 45 minut przesunięty wyżej, no właśnie na stronę, na pozycję wahadłowego, wyglądał zdecydowanie lepiej. Nie wiem, czy trener Myśliwiec też się nad tym aspektem nie zastanawia, czy nie przesunąć właśnie wyżej Luisa da Silvy. Tylko no teraz nie bardzo będzie miał taką możliwość, bo Antek Klimek no wywalczył sobie plac i oczywiście już nie pozwoli na to, żeby ktokolwiek w jego miejsce wskoczył. Nie, tu myślę, że ta ofensywa jest już, no dzisiejszy skład jest naprawdę w tym momencie no taki żelaznym, że tak powiem. No i z przodu na szpicy mamy Imada Rondicia, do którego chciałem przejść. Po ostatnim spotkaniu z Piotrkiem Baleją i Krzyśkiem Sędzickim rozmawialiśmy na temat występu tego zawodnika w meczu z Koroną i co do zasady zgadzamy się, że on rośnie. No nie dość, że wygląda dobrze fizycznie, ma świetną zastawkę, bardzo męczy obrońców swoją grą i środkowych pomocników, gdzieś tam zgarniając te górne piłki, no ale dorzucił też liczby i mam wrażenie, że wygląda coraz lepiej. Co nie jest dobrą informacją dla Jordiego Sancheza. I o ile powszechną wiedzą jest to, że koledzy się lubią, no to jednak w składzie występuje tylko jeden. I mam wrażenie, że Imad, który wydaje mi się samego meczu z Koroną nie miał może najlepszego, ale miał jedną 100% sytuację i ją wykorzystał. No przede wszystkim napastników rozliczamy z tego, jak oni finalizują akcję, tak? Albo dograniem jakimś, albo asystą, albo bramką. No Imad Rondicz, no wiadomo, nie była to najpiękniejsza bramka w wykonaniu Imada, jeżeli chodzi o... Ale dołożył nogę. Dołożył nogę, włożył piłkę tam, gdzie miał włożyć, rozpoczął strzelanie Widzewiaków w meczu z Koroną i chwała mu za to, więc taka rywalizacja pomiędzy jednym a drugim napastnikiem nadaje tylko korzyści dla zespołu. Tak, w tle mamy teraz transmisję z nadania nagród zawodników Akademii. Wręcza je Marcin Lefik, ogólnopolskie Towarzyszenie Kibiców Tylko Widzew. Każdy rocznik jest uhonorowany. I kategoria U19, najstarsza. Tutaj nagrodę odbierze Łukasz Plichta. Moi drodzy, bardzo proszę, brawa dla całej siódemki wyróżnionych. Nagrody Akademii za rundę jesienną wręczone, przypomnę, nagrody ufundowane przez OSK Tylko Widzew. Gratulujemy serdecznie. Trochę dobrej muzyki. Myślę, że teraz poprosimy o krótki przerywnik. On za chwilę będzie też transmitowany w ogólno... dostępnej telewizji na stadionie, na telebimach, ale myślę, że przy tej okazji pora na klip promujący nasz najbliższy mecz, znaczy może nie najbliższy, ale na pewno jeden z najważniejszych, bo wyjazd na Stadion Śląski, Ruch Chorzów, Widzew Łódź, no to będzie wielkie wydarzenie. Myślę, że blisko już 10 tysięcy widzewiaków szykuje się do wyjazd na to spotkanie. Czerwona ściana za jedną z bramek Stadionu Śląskiego. Próba pobicia rekordu frekwencji w XXI wieku na tym obiekcie. To jest coś naprawdę wartego uwagi. Mm.
My, Widzewiacy, zawsze i wszędzie jesteśmy razem. Nie tylko na stadionie, na wyjazdach, w pracy, na ulicach i boiskach. Przyjaźnie, które nie kończą się na 90 minutach meczu. W imieniu piłkarzy, trenerów i zarządu Widzewa Łódź witam Was serdecznie i zapraszam absolutnie wszystkich kibiców na ogromne emocje. Zagrają fajnie i widzę. Pokażmy naszą jedność w meczu przyjaźni na legendarnym Stadionie Śląskim w Chorzowie. Już 20 kwietnia 2024 roku. Wszyscy na wyjazd. Widzew. Wszędzie razem. Panowie, lecę w górę wszyscy! Jedziemy! Wszyscy do Chorzowa! Wszyscy do Chorzowa! Wszyscy do Chorzowa! Wszyscy do Chorzowa! I to jest moment, w którym oddajemy głos Marcinowi Tarczyńskiemu, który jest już na murawie. I nie po raz pierwszy zresztą jedną z naszych piłkarskich legend, znakomitego bramkarza, który znalazł się w jedenastce wszechczasów polskich kibiców
No ale przede wszystkim naszego bohatera, którego pamiętamy ze znakomitych występów w barwach Widzewa Łódź, reprezentacji Polski. Przywitajmy gorąco w tym miejscu Józefa Młynarczyka. Okazja jest wyjątkowa. Jak wiecie, na drugim piętrze powstaje Galeria Widzewskich Sław. Każda loża ma swojego patrona. Od dziś już tak w pełni oficjalnie kolejna loża, loża firmy Biurpap, zyskała tego patrona. Tym patronem jest właśnie Józef Młynarczyk. Panie Józefie, często pan gości na naszym stadionie, na bieżąco pan śledzi to, co dzieje się z drużyną Widzewa. No dzisiejszy moment taki szczególny. Wreszcie mamy pana okazję uhonorować we właściwy, godny sposób tutaj na tym stadionie. Te lata, które pan spędził w Widzewie, no to tak się złożyło, jedne z najpiękniejszych lat naszego klubu. Dzień dobry, chciałbym wszystkich bardzo serdecznie powitać. Otóż jeżeli mamy wrócić do historii sprzed lat 40, to należy tutaj zwrócić uwagę, że miał plan pan prezes Sobolewski na to, by stworzyć wielki Widzew i udało mu się to wraz ze swoimi ludźmi stworzyć. W latach 80. właściwie Widzew już tak zaistniał naprawdę nie tylko w kraju, ale i poza granicami kraju, dzięki właśnie prezesowi Sobolewskiemu. Także zaczęły się w latach 80. Mistrzostwa Polski, zaczęły się wicemistrzostwa Polski, zaczęły się europejskie puchary. Przypomnę tylko, że naprawdę mieliśmy taką fajną sytuację, że losowaliśmy bardzo atrakcyjne zespoły w tych europejskich pucharach. Ci starsi kibice powinni pamiętać, że korzystaliśmy z boiska ŁKS-u, gdzie przychodziło 40 tysięcy ludzi, także naprawdę atmosfera była fantastyczna i to był naprawdę taki szczególny czas dla łódzkiego Widzewa w latach 80. Panie Józefie, pana pamiętny mecz, czy Stadion Miejski w Turynie i wtedy mecz Pucharu UEFA, gdzie przechodzimy po rzutach karnych po niezwykle dramatycznym spotkaniu? Czy może jednak półfinał Pucharu Mistrzów dwa lata później? No mnie się wydaje jednak, że wyżej należy ocenić to spotkanie, jeżeli chodzi o półfinał, tak? No bo jednak mimo wszystko byliśmy blisko, a z drugiej strony daleko. No ale cóż, była to historyczna chwila i naprawdę z tego się bardzo wszyscy cieszyliśmy. Dwa razy Juventus. Szczególną ten klub ma miejsce w naszej historii. Raz ta rywalizacja zakończona wygraną, drugi raz, kiedy już przeciwko nam zagrał Zbigniew Boniek. Niestety remis w Łodzi, porażka w Turynie. No ja chcę powiedzieć taką rzecz, że niezależnie od tego, że w tamtych czasach nie mieliśmy w swoim zespole obcokrajowców, to mimo wszystko potrafiliśmy nawiązywać walkę z tymi najlepszymi europejskimi zespołami, prawda, i często ich eliminować. No i tak jak tutaj pan wspomniał, prawda, raz wygraliśmy, raz przegraliśmy. No ale chcę powiedzieć, że to była naprawdę czołówka, że tak powiem, europejska. Widzew odbudował się, po 8 latach powrócił do Ekstraklasy. Nasz drugi sezon w tej chwili w Ekstraklasie. Oczywiście wszyscy mają marzenia, by powrócić do tych pięknych lat, do tej dawnej, wspaniałej historii. To nie jest łatwe. Trzeba najpierw te lekcje rzeczywiście stop po stopniu spokojnie odrabiać. W pana opinii, w jakim miejscu w tej chwili dzisiejszy Widzew się znajduje? No mnie się wydaje, że dzisiaj akurat, jeżeli mówię o dzisiejszym, Widzewie jest akurat w tym dobrym momencie przed meczem z Piastem, prawda? Natomiast widzę, że władze tego klubu z wielkim takim rozsądkiem budują ten zespół, bo jak wszyscy wiemy, nic od razu łatwo nie przychodzi. Myślę, że krok po kroku Widzew jest w stanie wrócić, że tak powiem, na wyższe tory. Dzisiejszy pana typ na mecz z Piastem Gliwice? Ja panu powiem tak, no ja bym nie lekceważył Piasta, bo też ma trudną sytuację. Dla Piasta każdy punkt jest ważny, jeżeli chodzi o utrzymanie, natomiast Widzew, jeżeli dzisiaj zwycięży, no to wedle statystyków pozostaje już w ekstraklasie. Ale moim zdaniem Widzew jest w dzisiejszym spotkaniu faworytem. I tego serdecznie Widzewowi życzę. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Moi drodzy, moim i waszym gościem był Józef Młynarczyk, który za moment zostanie uhonorowany. No właściwie to jest ten moment. Zapraszam serdecznie przedstawicieli firmy Biurpap oraz większościowego udziałowca Widzewa Łódź, pana Tomasza Stamirowskiego. Panowie, wejdziemy troszeczkę głębiej w boisko. Taka pamiątkowa grafika, którą pan Józef
za moment odbierze. Loża firmy Biurpap, loża imienia Józefa Młynarczyka. Zawsze jest po stronie, proszę pamiętać. Ja naprawdę się cieszę, że panowie pamiętacie o tych ludziach, którzy należą do historii klubu. Moi drodzy, zapraszam do wspólnego zdjęcia. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla fundatora i oczywiście brawa dla naszego bramkarza, legendy Wicewa Łódź, Józefa Młynarczyka. Wracamy do studia Widzew TV. Marcin Tarociński, Józef Młynarczyk. Co by tu dużo nie mówić. No te słowa pana Józefa o tym rozsądku naprawdę myślę godne takiego odnotowania, bo myślę, że możemy to potwierdzić. No może nie jesteśmy zbyt obiektywni, siedząc trochę w środku w klubie, ale rzeczywiście no widać, że Widzew rośnie i rozwija się w tym sensie. Z perspektywy czasu, kiedy mieliśmy już jednego właściciela, który chciał robić wszystko na już i na teraz, wiemy jak to się skończyło. Tragicznie dla Widzewa, więc tutaj chłodna głowa, step by step, tak zresztą zwykł mawiać Leo Benhaker, little by little, więc musimy kroczek po kroczku czekać na te sukcesy, których autorem, jednym z autorów był właśnie legendarny bramkarz Widzewa Józef Młynarczyk. No wielki hołd dla Józefa Młynarczyka, który sam kiedyś wypowiadał się, że już był jedną nogą w Górniku Zabrze, ale świętej pamięci Stefan Wroński wespół z prezesem Widzewa, świętej pamięci Ludwikiem Sobolewskim wymusili niejako na Józefie Młynarczyku przyjazd do Łodzi i zostanie zawodnikiem Widzewa. Z Odry Opole. Z Odry Opole, tak. Czego efektem były wielkie mecze łódzkiego Widzewa, wielkie zwycięstwa właśnie z Józefem Młynarczykiem w bramce. Rzeczywiście tak, kto wie, może jeden z piłkarzy Widzewa również napisze taką historię. Życzę tego chłopakom osobno, ale też wszystkim razem, żeby powoli, kroczek po kroczku gdzieś tam budowali swoją pozycję. No musimy przechodzić już tak do finiszu naszego dzisiejszego spotkania, ale również do tego, żeby porozmawiać na temat no, takich ostatnich przewidywań. Ja jestem trochę pełen, no może nie jestem pełen obaw, ale trochę jestem zaniepokojony przed dzisiejszym spotkaniem, bo ile jestem pewny, że widzewiacy zagrają dzisiaj, zrobią wszystko, co do nich należy, no to jest takie prawo ekstraklasy, niepisane, że jak idzie ci za dobrze, to zdarzy się w końcu flop i gdzieś tam ktoś postawi się i punkty tracisz. Piast jest, mam wrażenie, bardzo niewygodnym przeciwnikiem. To nie jest Korona, która musi zapunktować, bo broni się przed spadkiem. To jest drużyna, która przed chwilą zanotowała, moim zdaniem, trochę niespodziewany wypadek w półfinale Pucharu Polski, bo wydaje mi się, że mimo wszystko Piast był faworytem spotkania z Wisłą Kraków. Tak, ale jak widzę, był faworytem spotkania z Wisłą Kraków. Ale no jednak, gdy widzimy drużynę ekstraklasową już na tak, no mówię, no obok już Stadionu Narodowego, no już przy bramie, przy wejściu, no to jednak wydawało ale jednak mi się, ten pociąg na dworcu Warszawa Stadion się nie zatrzymał dla Piasta niestety, Gliwice. Nie. Wiadomo, mają na pewno też w nogach spotkanie pucharowe rozgrywane w tygodniu. Ale właśnie zastanawiam się, czy ta gorycz, czy taka chęć pokazania, że ta drużyna może więcej, nie będzie dzisiaj takim jakby najważniejszym argumentem. Tego się obawiam. Najważniejszym argumentem dla Piasta, bo tutaj Kubo, pozwolę się z tobą nie zgodzić tak do końca, bo oni muszą się bardzo bacznie oglądać za siebie, bo ta walka o to praktycznie jedno miejsce do utrzymania będzie miała koloryt do samego finiszu rozgrywek, więc patrząc na rozkład meczów. Czy już uważasz ŁKS i Ruch za Zakopane definitywnie? ŁKS myślę, że już na 99%, chociaż trzeba powiedzieć, że trochę odżyli pod wodzą nowego trenera, grają zupełnie inną piłkę, ale no Ruch no tutaj wczoraj tym remisem z Puszczą Niepołomice na pewno sobie nie pomógł. Mecz o 6 punktów. Mecz, tak, to
zdecydowanie. No tu jeszcze zwycięstwo Korony we wczorajszym spotkaniu, przedwczorajszym, gdzie też Korona odskoczyła, we wczorajszym oczywiście, gdzie Korona też odskoczyła tutaj na parę punktów. No ruch będzie miał bardzo ciężko. No, ekstraklasowy ruch spadł w tym sezonie z futsal ekstraklasy, więc nie wiem, czy duży ruch nie dołączy do jakże zasłużonego chorzowskiego klubu, jeżeli chodzi o futsal. No tak, tak. Spadkobiercy Clirexu, no to jest uznana marka na tej w tym sporcie, ale no, co by nie mówić też o dużym ruchu, no ogromna historia, 14 tytułów mistrza Polski. Szykuje nam się wielki mecz na Śląskim, no ale najpierw trzeba wygrać z inną śląską drużyną, czyli z Piastem Gliwice. Dzisiaj to spotkanie skomentuje Marcin Łagiewski z Andrzejem Kretkiem, więc szykuje nam się duet Krecików. Haha, musieliśmy to powiedzieć. Ja wziąłem to na siebie. Czeski duet będziemy mieli. Czeski duet, żeby nie było czeskiego remisu. Tu uśmiecham się do panów pewnej polskiej kreskówki, ale już zupełnie na poważnie, powoli kończymy naszą dzisiejszą transmisję z tego spotkania. Ja chciałbym tylko przypomnieć, że sponsorem naszej dzisiejszej audycji jest firma SM System i z tego miejsca zachęcam Was do zapoznania się z ofertą tej firmy również na stronie smsystem.pl. SM System to firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. Oferta skierowana jest do odbiorców indywidualnych, jak i obiektów komercyjnych. Przypominam, strona smsystem.pl. Ta firma jest sponsorem dzisiejszej transmisji studia meczowego. Marcin, tu stawiamy kropkę, kończymy nasze dzisiejszy program. Widzimy się po zakończeniu spotkania. Ja zachęcam Was do tego, żeby zostać z nami i skorzystać z dwóch opcji. Albo skoordynować dźwięk z transmisją oficjalnego nadawcy tego spotkania, lub po prostu posłuchać nas radiowo. Marcin Łagiewski i Andrzej Kretek skomentują to spotkanie dla Was. Obyśmy po zakończeniu meczu w dobrych humorach spotkali się ponownie i mogli świętować 3 punkty. Bardzo dziękuję. Dziękuję uprzejmie. Słyszymy się już niebawem za około 10 minut w studiu Widzew TV, a raczej Widzew FM. Do usłyszenia, cześć.
Niedzielne popołudnie, stadion łódzkiego Widzewa, wczesne popołudnie, słonecznie, ciepło. Ze stadionu przy Piłsudskiego 138 wita Państwa Marcin Łagiewski. Przed nami spotkanie pomiędzy łódzkim Widzewem a Piastem Gliwice. Przedstawię obydwie jedenastki, jakie rozpoczną dzisiejsze spotkanie. Zacznę od drużyny gości. W bramce z numerem 26 Franciszek Pla. Dalej z numerem 2 Ariel Mosur, z numerem 4 Jakub Czerwiński, z numerem 5 Tomasz Hub, z numerem 9 Fabian Piasecki, z numerem 16 Patryk Dziczek, z numerem 19 Michael Amejo, z numerem 22 Tomasz Mokwa, z numerem 24 Tom Hedley, z numerem 30 Miłosz Szczepański i z numerem 77 Arkadiusz Pyrka. A skład łódzkiego Widzewa wygląda następująco. Z numerem 1 w bramce Rafał Gikiewicz i dalej. Z numerem 4 Mateusz Żyro, z numerem 5 Serafin Szota, z numerem 10 Fran Alvarez, z numerem 14 Andrzej Cyganiks, z numerem 19 Bartłomiej Pawłowski, z numerem 25 Marek Hanousek, z numerem 47 Antoni Klimek, z numerem 62 Lirim Castrati, z numerem 92 Fabio Nunes i z numerem 99 najbardziej wysunięty zawodnik łódzkiego Widzewa Ima Trondicz. Jeżeli chodzi o zawodników rezerwowych, to w drużynie gości mamy bramkarza Szymańskiego i dalej Munoza, Wilczka, Kądziora, Holoubka, Tomasiewicza, Krykuna, Gwile i Konstantinowa. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych łódzkiego Widzewa, trener Daniel Myśliwiec powołał do składu bramkarza Krajcirka i dalej Luisa da Silva, Dawida Tkacza, Jordiego Sancheza, Ernesta Trypiłowskiego, Juana Ibize, Dominika Kuna, Sebastiana Kierkerka i Noacha Diliberto. Arbitrem dzisiejszego spotkania jest pan Karol Arys, a pomagać mu będą pan Marek Arys i pan Marcin Janawa. Jeżeli chodzi o sędziego technicznego, będzie nim pan Aleksander Borowiak, a jeżeli chodzi o sędziów VAR, panowie Damian Sylwestrzak i Tomasz Listkiewicz. Piłka ustawiona już przez Imada Rondicza na środku boiska. Czekamy na gwizdek sędziego i rozpoczynamy grę o 3 punkty w dzisiejszym spotkaniu. Rozpoczęli Widzewiacy. Rondicz do Hanowska. Ten wycofał w kierunku Serafina Szoty. Widzewiacy podeszli wyżej na połowę dzisiejszych gości. Mateusz Żyro do lewej strony, do Serafina Szoty. Ten szerzej do Andrzeja Cyganiksa. Wycofana piłka przez Łotysza w kierunku Rafała Gikiewicza. Rafał Gikiewicz do Mateusza Żyro. Do prawej strony, tutaj jest Castrati z wykorzystaniem kolejny raz Rafała Gikiewicza. Ten do Szoty. Szota szerzej do lewej strony do Andrzeja Cyganiksa. Serafin Szota, wszerz boiska. Mateusz Żyro wprowadził piłkę na połowę drużyny Piasta, jednak tutaj błąd Frana Alvareza i Jakub Czerwiński do Michaela Amejo, naprzeciwko niego Castrati. Prostopadłe zagranie w kierunku Szczepańskiego. Szczepański w narożniku boiska wycofuje piłkę do Mokwy. Mokwa rozgląda się, wybiera Amejoła. Amejo, rozegranie ze Szczepańskim. Blisko niego Mateusz Żyro, wycofanie. Patryk Dziczek do Czerwińskiego. Czerwiński szerzej do Mosura. Ten na prawą stronę do Huka. Dłuższe zagranie od Mosura w kierunku Piaseckiego. Ten już jest w polu karnym Widzewiaków. Próba uderzenia. Dobitka. Amejo z 6 metrów przeniósł piłkę ponad poprzeczką. 100% sytuacja dla drużyny gości. No tutaj Piast pokazał się z bardzo dobrej strony, jeżeli chodzi o akcję ofensywną, ale wykończenie Michaela Amejo pozostawiało bardzo dużo do życzenia. Pretensje trenera Wukowicza w kierunku byłego zawodnika łódzkiego Widzewa, ale już Widzewiacy rozpoczęli. Rafał Gikiewicz, krótko do Marka Hanowska, ten do Serafina Szoty, Serafin Szota, do Cyganiksa, Cyganiks. Dłuższe zagranie w kierunku Klimka, jednak bardzo niedokładne. Okazuje się, że piłka opuściła już pole gry i od wrzutu z autu rozpoczną zawodnicy gości. Huk do Mosura. Ariel Mosur do Jakuba Czerwińskiego. Jakub Czerwiński do Mokwy. Mokwa krótko z Michaelem Amejo. Blisko niego Castrati. Czysto wywalczył piłkę. Alvarez, Castrati. Rozgląda się.
wybrał Fabio Nunesza, błąd w przyjęciu Portugalczyka. Musiał bezpiecznie oddawać piłkę do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro do Serafina Szoty. Jesteśmy już na połowie drużyny Piasta Gliwice. Antoni Klimek. Na obieg poszedł mu Cyganik, jednak wybrał inne rozwiązanie. Krótkie zagranie do Bartka Pawłowskiego. Bartek Pawłowski. Kapitalne zagranie w kierunku Antoniego Klimka. Marek Hanousek uprzedzony przez Piaseckiego. Jednak Piasecki z piłką wyjechał poza boisko i od rzutu z autu rozpoczną Widzewiacy. Czwarta minuta spotkania. Byliśmy świadkami jednej groźnej sytuacji dla drużyny Piasta. Jeszcze nie było zagrożenia ze strony łódzkiego Widzewa. Mateusz Żyro. Castrati. Do Nunerza. Ten ma trochę miejsca na prawej stronie boiska. Teraz goni go Michael Amenio. Zwolnił. Zagranie przez Mateusza Żyro. Po lewej stronie wolny Antek Klimek. Jednak Mateusz nie zdecydował się na przerzut piłki w tamtą część boiska. Castrati do Rafała Gikiewicza. Rafał Gikiewicz na 40 metrze od swojej bramki. Zagrywa do Serafina Szoty. Serafin Szota. Wycofanie do Rafała Gikiewicza. Długie zagranie na Rondicza. Potem podpychany lekko przez Mosura. Piłka pod nogami Pawłowskiego do Klimka. Klimek w pojedynku z hukiem górą ten drugi. I teraz Piasecki wyprowadza kontrę drużyny Piasta. Jednak zagrał bardzo, ale to bardzo niedokładnie. W kierunku Szczepańskiego. Szczepański teraz w pojedynku z Rafałem Gikiewiczem, który opuścił pole karne po lewej stronie boiska. Zmuszony nasz bramkarz do wybicia piłki poza linię boczną i od wrzutu z autu już rozpoczęli zawodnicy z Gliwic. Huk do Mosura. Ariel Mosur do Jakuba Czerwińskiego. Dobiega do niego Imad Rondicz. Krosowe zagranie na prawą stronę. Jednak tutaj kapitalnie w powietrzu Andrzej Ciganik. Piłka po głowie Łotysza. Jeszcze trącona przez zawodnika Piasta Gliwice i od rzutu z autu rozpoczynają grający dzisiaj na czerwono zawodnicy łódzkiego Widzewa. Widzewiacy, środek pola, Fran Alvarez do Marka Hanouska. Już dołączył do mnie mój drugi komentator, Andrzej Kretek. Witam cię, Andrzeju. Dzień dobry, witam. Widzewiacy rozpoczęli tak troszeczkę ostrożnie, jeżeli chodzi o pierwsze minuty spotkania. Tak, myślę, że to będzie trudny mecz. Myśmy tak rozmawiali z kolegami tutaj, byłymi zawodnikami, że to trudny mecz będzie, defensywnie będą grali. Oni muszą, tak? Mają już trochę taki lekki nóż na gardle, jeżeli chodzi o Piasta. Myślę, że możemy to wykorzystać, ale mecz będzie, obym się mylił, trudny. Ale mieli już zawodnicy Piasta taką bardzo groźną sytuację pod bramką. Tylko niefrasobliwość Amejoła i niedokładne uderzenie spowodowało, że Widzewiacy nadal remisują to spotkanie. No tak, te szybkie strony mogło się zakończyć. No dobrze się skończyło, jak się skończyło. Teraz Bartek Pawłowski przy piłce. Lewa strona boiska do Frana Alvareza. Ten próbował z wodem minąć Michaela Amejoła. Nie udało się to. Teraz Piasecki w pojedynku z Markiem Hanouskiem. Górą Widzewiak. Antek Klimek po lewej stronie boiska otrzymał piłkę od Marka Hanouska. Dośrodkowanie zablokowane przez Huka i będziemy mieli pierwszy rzut rożny dla łódzkiego Widzewa w dzisiejszym spotkaniu. Myślę, że to tak będzie wyglądało, że my będziemy tutaj z środka próbowali kontrować. Myślę, że to dobry pomysł jest, bo no... Tutaj są bardzo scementowani, jeżeli chodzi o drużynę Piasta Gliwice w środkowej strefie boiska. Właśnie te flanki robią nam się ciut wolniejsze, w sensie dla Widzewiaków dużo miejsca i tej przestrzeni będziemy na pewno szukać. Przy piłce Fabio Nunes, obok niego Fran Alvarez. Zobaczymy, który z zawodników będzie dośrodkowywał piłkę. Fabio Nunes, piłka odchodząca. Tutaj już był Mateusz Żyro, jednak jego uderzenie głową przyleciało dobrych 5-6 metrów obok lewego słupka bramki Franciszka Placha. Bardzo szybko rozpoczynają goście. Oni tutaj będą próbowali właśnie na tych małych zawodników, którzy będą walczyć z Żyro. To, co zrobili pierwszą akcję, to tak będzie pewnie wyglądało. Tak, bardzo szybko rozklepali tutaj, ale teraz tutaj zagranie od Placha było i też na tego szybkiego Szczepańskiego. Prawa strona boiska. Pyrka, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj Mateusz Żyro poradził sobie z Piaseckim. Teraz Czerwiński głową w kierunku Amejo. Ten jeszcze raz głową w kierunku Piaseckiego. Ale Widzewiacy przez moment... Taka siatka noga troszeczkę. Tak, porobiła się.
Ariel Mosu. Środkowa strefa boiska, do prawej strony, jednak tutaj przekrój. Jest szansa, dobra kontra, jest 3 na 3. Nawet no, druga strona do zamknięcia. Tak, podłączył się Fabio Nunes. Antek Klimek do prawej nogi, próba uderzenia. Zablokowane i będzie kolejny karny. Chyba mógł pograć Antek Klimek przez prawą stronę, przed podłączającego się tutaj Fabio Nunes. Ale z koroną strzelił taką ładną bramkę, że będzie próbował. Znaczy na pewno dobrze, że spróbował zakończyć strzał, tak, bo bez strzałów nie ma bramek. To oczywiście, sam, nie sam Andrzej Kretek jest rzut rożny. Tak jest, sam Andrzej Kretek wie o tym doskonale, prawda, będąc już tego czasu wyśmienitym golkiperem. Tak, no, bramka z koroną pokazała, że można z 30 metrów strzelić piękną bramkę, 20 któryś metr. Pewnie lepszym rozwiązaniem zagranie na drugą stronę, ale no, mamy rzut rożny i sytuację kolejną do strzelenia bramki. Fabio Nunes w narożniku boiska, obok niego Andrzej Cyganiks. Krótkie rozegranie piłki. Alvarez, dośrodkowanie. Piłka węgla, klata, ale to mogło zaskoczyć tutaj. Gdyby któryś z zawodników łódzkiego Widzewa trącić piłkę, tak, to byłoby sprawiłby bardzo duży, duży problem zawodnikom Piasta Gliwice. Mokwa. Do Hetleja. Hetlej szuka partnerów. Jest Dziczek. Wycofanie do Czerwińskiego. Ten do lewej strony do Petleja. Petlej. Szczepański. Do lewej strony. Tutaj jest Mokwa. Wycofanie do Petleja. Zmuszony Petlej do wycofania piłki w kierunku Franciszka Placha. Tak, zmuszamy przeciwnika do gry pozycyjnej. To nie jest takie proste. A sami próbujemy skontrować. No, no nie, to jest taki pomysł pewnie na dzisiejszy mecz. Już takie wyświechtane jest powiedzenie, że atak pozycyjny w wypadku polskich drużyn nie zawsze jest dobry. Ale widzę, próbuje grać od tyłu, to łatwiej jest wtedy stworzyć, mając piłkę. Zawodnicy Piasta nadal przy piłce. Ariel Mosur. Do Czerwińskiego. Teraz podchodzi do Czerwińskiego Bartek Pawłowski. Wycofanie do Placha. I ten długą piłką w kierunku Piaseckiego, po Piaseckiego Serafin Szota, poradzili sobie Widzewiacy. Jednak traci piłkę na rzecz Szczepańskiego Marek Hanousek. Po prawej stronie Szczepański. Tam jest Pyrka, Poczyczka. Patryk Dziczek po lewej stronie, będą zupełnie nieodstawiony Tomasz Mokwa. Dobiega do niego teraz Fabio Nunes. Dośrodkowanie Mokwy w kierunku... Fauna bramkarzy. Tak, tutaj bardzo, bardzo mocno wszedł Rafała Gikiewicza. Fabian Piasecki, obydwaj zawodnicy leżą teraz na murawie. Z bólu zwija się nasz bramkarz. Myślę, że tutaj to zderzenie spowodowało gdzieś uszkodzenie, jakieś lekkie żeber. Tak, tak. Jeżeli chodzi o Rafała Gikiewicza, już są obok tego masażyści. Myślę, że to się kartką dla napastnika, bo to jest piąty metr, także tam bramkarze są chronieni. No. Nie miał szans na zagrać tego głową. Tak. Oczywiście Piasecki w żaden sposób nie miał możliwości dojścia do piłki. Jeszcze żaden z zawodników się nie podnosi. Do rozgrzewki poszedł rezerwowy bramkarz łódzkiego Widzewa, Jegan Krajczari. Chwila przerwy na uzupełnienie płynów. Piękna pogoda dzisiaj, ciepło. Tak, no, do grania warunki wspaniałe. Nie jest za gorąco. Taki wiaterek, tak są. Oby Rafałowi Gikiewiczowi nie stało się nic wielkiego. Mamy nadzieję, że za chwilę podniesie się nasz zawodnik. Ja myślę, że tutaj żółtą kartkę, no ale zobaczymy, co to mi sądzi. Zobaczymy, tak, jaką decyzję podejmie arbiter. Już podniósł się Fabian Piasecki. Zobaczymy, jaka będzie decyzja arbitra. Skończyło się chyba tylko na upomnieniu słownym. Jeżeli chodzi o zawodnika Piasta Gliwice, gorzej wygląda sytuacja z Rafałem Gikiewiczem, który nadal nie podnosi się z murawy. Tak jak Andrzeju powiedziałeś, że powinna być tutaj żółta kartka, także trener łódzkiego Widzewa, Karol Zniszczą, siedzący blisko nas, pokazuje, że tutaj arbiter powinien pokazać suchara zawodnikowi Piasta Gliwice. Nie miał praktycznie szans na to, żeby dostać tej piłki raz chyba na wysokości bramkarza. Myślę, że to taki miał cel, żeby tutaj faulować go. Bardzo brzydkie zagranie zawodnika Piasta. Nie wykluczyło to naszego golkipera z dzisiejszego spotkania, bo wiemy, jaką bramkarze to twardy zawodnik. Jaką wartością dodaną jest Rafał Gikiewicz do drużyny, dla drużyny łódzkiego Widzewa.
przerwa w dzisiejszym spotkaniu, trwając dobre 3 minuty, ale Rafał Bukiewicz nadal nie podnosi się z murawy. Obserwujemy sztab medyczny drużyny łódzkiego Widzewa, jakie przekażą komunikaty w kierunku ławki rezerwowych. Daniel Myśliwiec teraz podpowiada swoim zawodnikom, jakich użyć opcji do zaatakowania Piasta w dalszej części dzisiejszego meczu. Rafał Gikiewicz już się podniósł w rozmowie ze sztabem medycznym. Wygląda na to, że jak powiedziałeś, Andrzeju, bramkarze są twardymi facetami. Tak samo jest w przypadku Rafała Gikiewicza. Znaczy, myślę, że to taki będzie mecz. Oni będą grali dość ostro. Nie mają najlepszej serii ostatnio. Akurat dwie drużyny, i Piast mierzyły się z Wisłą. Obie przegrały po 2-1, także no. Bo tylko, że Widzew był w tej lepszej sytuacji, że w regulaminowym czasie gry był remis. Niewiele tam brakło do tego, żeby Widzew wyeliminował krakowską Wisłę. Gdyby VAR lepiej działał, pewnie Widzew wygrał. Zdecydowanie, zdecydowanie. Już grałby drugi mecz z Piastem dzisiaj. Tak ale... jest. Serafin Szot do lewej strony, jednak nie dopłatnie. Tu przechwycił piłkę. Rodziczka. Wiczek przy piłce. Próba uderzenia z około 28 metrów, jednak zablokowana przez Widzewiaków. Piłka spadła pod nogi zawodników z Gliwic. Próba dośrodkowania, jednak poradził sobie z nim Serafin Szota. Lunasz do Castratiego. Ten na ślisku próbował odegrać to Portugalczyka, jednak nieudanie. Znowu drużyna Piasta przy piłce. Dziczek do prawej strony. Wycofanie do Mosura, ten strzeż boiska do Czerwińskiego. Próbują zawodnicy Piasta wyciągnąć tak, Widzewiaków tak. Myślę, swoją bramkę. Widzew próbuje skrócić pole, żeby mniej miejsca było. Myślę, że Gikiewicz już jest w normalnej dyspozycji, także długa piłka będzie pierwszy, jeżeli będzie zagrana. A myślę, że to tak będzie wyglądać. Mosur? Próbować grać za linię obrony. Do prawej strony, do Kuka. Zagranie w kierunku Turki. Rafał Gikiewicz. Tylko w kierunku Parka Pawłowskiego, ten uprzedzony przez Mosura. Dziczek. Pojedynku z Markiem Hanowskim, górą Widzewiak, jednak na krótko. Mateusz Szyruk. Do prawej strony. Łukasz Strapiego. Ten wycofuje do Rafała Gikiewicza. Musimy zacząć grać bardziej piłką, żebyśmy sobie poukładali przeciwnika, bo taka rwana gra jest chyba w smak zawodnikom z Gliwic. Tak, tak. Oni będą tak zmieniać tempo, przyspieszać, zwłaszcza na naszym polu. Spokojnie. Dopiero jest 15 minuta, także myślę, że... Castrati. Do Serafina Szoty. Jesteśmy w środkowej strefie boiska. Serafin Szota. Z lewej strony do Andrzeja Cyganiksa. Cyganiks do Bartka Pawłowskiego. Ten się poślizgnął. Naprzeciwko niego Cińczyk. Poradził sobie Widzewiak. Lewa strona boiska na wysokości pola karnego. Czaruje Bartek Pawłowski. Przejście do prawej nogi, jednak doskoczył grający z 77 numerem Arkadiusz Byrka na asekurację i Widzewiacy rozpoczynają od szutu z autem. Klimek blisko narożnika boiska. Wywalczył rzut rożny. Trzeci rzut rożny z lewej strony boiska i zobaczymy, jakim teraz rozwiązaniem podpiszą się zawodnicy łódzkiego Widzewa. Do 3 razy sztuką. Bardzo szybko Piast wraca na swoją połowę. 8-9 zawodników wraca od razu na swój 30 metr. Także będzie nam ciężko tutaj wolny atak pozycyjny zrobić. Pan Alvarez. Ośrodkowanie w kierunku bliższego słupka Franciszka Placha. Tutaj pojedynek bramkarza Piasta z Markiem Kanowskim. Piłka już poza polem karnym. Nunes próbował strzelić prawą nogą w kierunku swoich partnerów, jednak bardzo niedokładnie. Teraz Plach, długie zagranie. Nie wiem, czy nie było spalonego. Szczepański, ale naprzeciwko niego kapitalnie zachował się spalony, Rafał pokazuje Gikiewicz, sędzia. Pokazuje arbiter pozycję spaloną. Domagał się odgwizdania zagrania ręką przez Rafała Gikiewicza poza polem karnym. Jednak myślę, że sędzia, nawet gdyby ta akcja była rozpatrywana w kategorii czerwonej kartki na warze, nie zostałaby przyznana, gdyż Rafał Gikiewicz miał rękę ułożoną naturalnie wzdłuż ciała. Na razie tu nie było celowego zagrania ręką. Tak jest. Mateusz Szyro już rozpoczęliśmy do Rafała Gikiewicza. Rafał Gikiewicz. Prowadza piłkę do Mateusza Szyro. Mateusz Szyro do Frana Alvareza. Fran Alvarez do prawej strony.
bo to jest ta strata. Tutaj zagranie do Nunesza. On ma trochę miejsca. Odgrywa do Alvareza. Piłka zwrotna do Nunesza. On ma przewsuwą. Jasne to środkowanie, jednak najwyżej wyskoczył Czerwiński. Teraz pojedynek Hetleja z Alvarezem. Przechwyt Cyganiksa do lewej strony. Marczek Pawłowski do Klimka, Klimek. Wycofanie do Bartka Pawłowskiego. Pawłowski nad Pyrką do Cyganiksa. Klimek, Pawłowski. Wejdzie w pojedynek 1 na 1. Cyganiksa. Odegranie Cyganiksa do Bartka Pawłowskiego. Bartek już jest w polu karnym do linii końcowej. Jednak zabrakło klacu i piłka opuściła pole gry od bramki Franciszek Plak. Ale mamy bardzo aktywną lewą stronę. Jak będziemy lewą i prawą próbować, myślę, że z tego na pewno coś będzie. Przede wszystkim wymienność funkcji między trzema zawodnikami, Bartkiem Pawłowskim, Cyganiksem i Klimkiem, tutaj była aż nadto widoczna. Bardzo potrzebujemy tego samego z prawej strony, naprawdę wtedy będzie fajnie to wyglądało. Plak. Próbuje wybicie na połowę Widzewiaków. Tutaj walka Piaseckiego z Cyganiksem. Piłka opuściła już pole gry i od przytu z autu rozpoczną Widzewiacy. Cyganiks. Rozgląda się, do kogo może zaadresować ten szut z autu. Wybrał Rondicza, jednak piłka nie dolatuje do zawodnika Wicewa. Za wysoko uniesiona noga. Za wysoko noga. Zdecydowanie. Tutaj też myślę, że sędzia mógłby się pokusić o pokazanie żółtego kartonika. I tak właśnie się stało. A żółtą kartką został ukarany grający z numerem 5 Tomasz Huk. Cyganiks do szoty. Szota do Alvareza. Alvarez na straty. Wycofanie do Mateusza Żyro. Cała 11 drużyny miasta Gliwice na własnej połowie. Szota do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro do Nunesza. Nunes, odegranie do Mateusza Żyro, ten jest w pojedynku. Kolejny przeprosny. Będziemy mieli kolejny przeprosny, tym razem z prawej strony boiska. Już do narożnika zmierza Fran Alvarez. No to teraz przydałaby się bramka. Przydałaby się bramka, tak. Czwarty przeprosny, jeden z tej. Blisko Frana Alvareza, także Fabio Nunes. Etatowa dwójka do wykonywania stałych fragmentów gry, jeżeli chodzi o drużynę łódzkiego Widzewa w dzisiejszym spotkaniu. Pięciu zawodników w polu bramkowym Placha, trzech przed polem karnym. Nunes krótko do Alvareza. Ten próba dośrodkowania jednak zablokowana. Nie widzę, jacy mają wśród autem. Nunes. Castratiego. Castrati atakowany przez Amejoła. Wybrał Antka Klimka. Do lewej strony mógł zagrać piłkę. Tam pokazywał się Andrzej Cyganiks, jednak wybrał krótkie rozegranie z Bartkiem Pawłowskim. Wracamy na swoją połowę. Castrati. Do Alvareza. Alvarez do Pawłowskiego. Pawłowski Nunes. Próba odegrania do Bartka Pawłowskiego, jednak bardzo nieudana w wykonaniu Portugalczyka. Zyskujemy piłkę. Nunes do Alvareza. Marek Panosek. Castrati. Tak, przenieśliśmy teraz problemy z prawej strony. Zmiana na drugą, będzie więcej miejsca. Myślę, że to dobry pomysł jest. Lewa strona boiska. Cyganiks. Cyganiks do szoty, który podłączył się do akcji ofensywnej Widzewiaków, jednak niedokładnie i od bramki rozpocznie plan. Nie ma tego elementu zaskoczenia, jeżeli chodzi o drużynę Widzewa. Brakuje takiego bezpośredniego przerzutu z prawej do lewej strony. Zmiany ciężaru gry, wtedy byłoby naprawdę tam więcej miejsca, bo ściągamy na jedną stronę przeciwnika, wtedy szybka zmiana na drugą, możemy coś z tego strony. No ale myślę, że to z czasem. Drużyna Piasta w ogóle nie korzysta z rozegrania krótkiego od bramki. Wszystko to lagowane na połowę Widzewiaków. Tutaj Widzewiacy w pojedynku w strefie.
Jednak druga piłka, kolejny raz zebrana przez zawodników Piasta Gliwice. Czerwiński. Przeciwko niego Pawłowski. Do Mosura. Obok niego pojawił się Imad Rondić. Hup. W kierunku Piaseckiego. Ten przestawił lekko Mateusza Żero. Nie zauważył tego arbiter. Marek Franosek. Fran Alvarez. Do Kastratiego. Kastrati. Do prawej strony do Nunerza. Nunerz. Krótko z Alvarezem. Ten poszukał Kastratiego, który podłączył się do akcji ofensywnej, ale przyjęcie piłki w wykonaniu Kastratiego pozostawiło naprawdę wiele do życzenia. Pawłowski. Poradził z Kastratiem. No. Czyżby druga żółta kartka? Widzewiacy domagają się tego od arbitra. On pokazał Hetlejowi żółty kartonik. Łaskawy jest sędzia dla gości. Łaskawy, łaskawy, tak. Tutaj powinno być w karteczkach już 3-0 dla Widzewa. Mamy 1-0 na razie. Ale już gdzieś tam do pamięci arbitra Hetlej się zapisał. Rzut wolny dla Widzewiaków. Alvarez, pole karne. Tutaj najwyżej wyskoczył Mateusz Szyro. Sygnalizują zawodnicy Widzewa zagranie. Jest VAR, jest spalony. Pokazano przez arbitra. Bocznego zasygnalizował arbitrowi głównemu, że jeden z Widzewiaków w momencie zagrania piłki przez Frana Alvareza z rzutu wolnego znajdował się na pozycji spalonej. Franciszek Lach już ustawił sobie piłkę przed polem. W ogóle nie próbują rozegrać od tyłu, od razu długa piłka. Tak, 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 zdecydowanie. Na Piaseckiego on zgrywa, ci wbiegaj. A mamy jednak konsultację, czy też analizę z wozu VAR. Zatrzymał grę arbiter dzisiejszego spotkania, Ares. Czekamy na finalną decyzję tej akcji, która rozgrywała się w polu karnym Piasta Gliwice przed kilkoma sekundami. Tam Widzewiacy domagali się rzutu karnego. Tak, tak, pokazywali Widzewiacy, że było tam zagranie ręką. Spoglądamy na monitory naszych kolegów z Kanal Plusa. Mamy analizę, Andrzej Kretek przygląda się całej sytuacji. Trudno powiedzieć, chyba jednak jest spalony tylko spaloną, z pola karnego, bo ten Lach wyszedł za pole. No. Widocznie było tam najprawdopodobniej zagranie ręką w momencie, tak. Sprawdzanie było tego, czy była pozycja spalona. Już rozpoczęliśmy, Lach do Czerwińskiego, ten piłka zwrotna do swojego bramkarza. Pierwsze krótsze rozegranie. Tak, to dlatego, że wszyscy weszli na połowę. Tak. Mosur. Długa piłka w kierunku Piaseckiego, jednak tutaj górą Mateusz Żyro. Mosur. Kapitalna atmosfera, jak zawsze na stadionie Łódzkiego Widzewa. Proszę na Piastę, dłuższe zagranie w kierunku Piaseckiego. Ten wiedząc, że jest na spalonym, zostawił piłkę pod nogami Rafała Kikiewicza. I rozpoczynamy swoją akcję ofensywną. Szyro do Kikiewicza. Jeszcze raz Mateusz Żyro. Jeszcze raz Rafał Kikiewicz. Próbujemy teraz my wciągnąć zawodników Piasta na swoją połowę. Jednak ci oprócz Piaseckiego i Szczepańskiego nie bardzo się kwapią do tego, żeby mijać linię środkową boiska. Rafał Kukiewicz do Frana Alvareza. Ten ciężkie zagranie do Mateusza Żyro. Piłka pozująca, obił Mateusz Żyro. Michaela Mejoła. Uspokoiliśmy akcję. Rafał Kukiewicz do lewej strony. Tu jest Serafin Szota. Piękne zagranie dla Antoniego Klimka. Jednak niedokładne. W wykonaniu obrońcy łódzkiego
Widzewa pod szczytu z autorysportem zawodnicy Piasta Gliwice. 28 minuta na zegarze, oprócz tej sytuacji, którą stworzyli sobie zawodnicy gości w pierwszych minutach. To generalnie my prowadzimy grę, tak. Piast schowany czeka na swoją sytuację, na kontrę tych dwóch, trzech zawodników poświęconych do przodu, reszta swoim i czekał siebie. Co to? Wyższe zagranie w kierunku Pawłowskiego, jednak tutaj piłkę zbiera Hetlik. Do Pyrki. Pyrka. I wszystko wmieszał się Marek Hanousek. Klimek do Hanouska. Ten do Bartka Pawłowskiego. Podłączył się Andrzej Ciganiks. Ciganiks. Krótko do Hanouska. Marek do Frana Alvareza. Teraz w poszukiwaniu Kastratniego. Zostawił piłkę Kastratnie Mateuszowi Żyro. Żyro do prawej strony do Nunesza. Nunes do Alvareza. Jednak ten uprzedzony przez Hetleja. Kastraty. Do szoty. Ciganiks. Kastratiego, naprzeciw Toniego Piasecki. Zmuszony do wycofania piłki do Grykiewicza. Rafał Grykiewicz. Do Serafina Szoty. Serafin Szota prostopadne do Bartka Pawłowskiego. Jednak punkt przyjęciu naszego kapitana i piłka już pod nogami drużyny Piasta Gliwice. Mosul. Daleko i niedokładnie. Tutaj walczy Marek Hanousek. Odzyskał piłkę. Antoni Klimek. Piłka w parterze. Ciganiks. Hanousek. Nie odstawiamy nogi. To bardzo dobra oznaka jest. Tak, ale strasznie szarpany te akcje widzę. Tak. No, ale cała drużyna jest. To jest cała dziesiątka Piasta na swojej połowie. Jest ciasno bardzo. Bardzo, bardzo tak. Do lewej strony teraz Szota. Jest Klimek. Naprzeciwko niego Pyrka. Dośrodkowanie Klimka. Jednak piłka opuściła plac gry i od bramki rozpocznie Franciszek Klach. Poza pierwszą akcją Piast schowany na swojej połowie czeka dwóch, trzech zawodników, żeby cokolwiek zrobić. Tak, czeka. Plach do Czerwińskiego. Drugie rozegranie od tyłu dzisiaj. Czerwiński do Hetleja. Szybciej podskoczyli Widzewiacy do zawodników gości. Pokwa do Piaseckiego. Odgrywa do Wilczka. Do Dziczka oczywiście, przepraszam. Ten do prawej strony do Kuka. Tomasz Kuk. Do Dziczka. Patryk Dziczek. Prostopadłe zagranie w kierunku Pyrki. Pyrka, Dziczka, Dziczek, do prawej strony, podłączył się Kuk, na Piaseckiego, jednak Serafin Szota w odpowiednim miejscu z pola karnego ustawiony, wygrał pojedynek, jednak piłka nadal pod nogami zawodników z Gliwic, dośrodkowanie na Amejoła, zamyka akcję Tomasz Mokwa, blisko niego Kastrati, nie pozwala się odwrócić zawodnikowi Piasta, ten wycofuje do Czerwińskiego, Czerwiński nie zdecydował się na Widzewiacy, tak. Zostali zepchnięci na swoje pole, zupełnie niepotrzebnie. Mokwa do Amejoła, Amejoł. Próba dośrodkowania zablokowana przez Kastratiego. Teraz Fabio Nunes, faulowany przez Mokwę pod własnym polem karnym. Bardzo często Fabio Nunes ucieka się do tego chwytu, że odwraca się tyłem do przeciwnika, pozwala się lekko podepchnąć. Korzystamy z tego, mamy rzut wolny. Znaczy rozpoczęliśmy Mateusz Szyro do Rafała Kukiewicza. Blisko niego Piasecki. Kukiewicz do lewej strony, do Serafina Szoty. Jest Ciganiks, Hanousek. Wymiana piłki z Andrzejem Ciganiksem. Pokazał się nisko Fran Alvarez. Andrzej Ciganiks ma teraz trochę miejsca, ale nadal cały czas jesteśmy na własnej połowie. Fran Alvarez. Do Kastratiego. Ma przeciwko niego Amejoł. Marcin Pawłowski. Rana Alvareza, on do Nunesza. Nunes w pojedynku jeden na jeden z Mokwą, poszedł do prawej strony, dośrodkowanie pole karne. Jednak zabrakło jednego Widzewiaka do tego, żeby sfinalizować kapitalną akcję Łódzkiego Widzewa w 33 minucie spotkania. Niewiele zabrakło, żeby ta piłka była do tyłu bardziej zagrana.
akurat z prawej nogi muszą zagrywać, a on jest lewonożny. Tak, no wiemy, tak, że tak, jest deficyt prawej nogi, jeżeli chodzi o tego zawodnika. Ale fajnie poprowadzona cała akcja Widzewiaków, wielopodaniowa. Tutaj na tą stronę i zagrać tak, środka. To co wcześniej, żeby tak... Jasecki? Na pewno będzie ciężko z tym Jaseckim, on tutaj stara się wygrać wszystkie główki. Tak, tak. Mateusz Szyro. Do Bartka Pawłowskiego. Bardzo mądre zagranie. Nasz kapitan w kierunku Klinka. Fajnie sobie to wymyślił. Jednak we wszystko wmieszał się Klink. Teraz Gliwiczani. Środkowa strefa boiska. Czepański przegrywa pojedynek z Franem Alvarezem. Piłka w posiadaniu Widzewiaków. Marek Hanosek. Spokojnie do Serafina Szoty. Ten jeszcze raz do naszego Czecha. Andrzej Cyganik. Do Szoty. Będziemy zmuszeni do właśnie do gry atakiem pozycyjnym i tutaj będzie potrzebny zwłaszcza na skrzydłach, żebyśmy zrobili sobie miejsce. Bardzo aktywny jest Pawłowski. Naprawdę w każdej akcji bierze udział. Tak, tak. Każdą akcję chce przystemplować swoim zagraniem. Zmuszony Cyganik do wycofania do Kikiewicza. Teraz Marek Hanousek, lewa strona boiska. Minął Szczepańskiego, już jesteśmy na połowie drużyny miasta. Jednak nieporozumienie między Markiem Hanouskim a Bartkiem Pawłowskim i piłka poza boiskiem od przytu z autu drużyna gości. Mosur. Takie mamy 30 minut szachów. Każda drużyna nie chce za bardzo się odkryć, nie ryzykując, wiedząc, że jedni i drudzy dobrze grają z kontry. No my zmuszeni jesteśmy grać o takim pozycjom. Wiadomo, bo że Piast będzie tak próbował grać. Piłka pod nogami Rafała Dukiewicza. Ten do Kastratiego. Kastrati. Maciej Galiksa. Do Mateusza Żyro. Szota w kierunku Klimka. Antek Klimek próbował wygrać pojedynek główkowy, jednak wyższy zawodnik Piasta nie pozwolił mu na to. Teraz zagranie do Ameyu. Ameyu podpychany lekko przez Fabio Nunesza, teraz faulowany przez Frana Alvareza i z koła środkowego już rozpoczęli zawodnicy Piasta od rzutu wolnego. Wiczek do Fetleja, Czerwiński. Zmuszony do wycofania piłki do Czuczka. Czuczek. Po prawej stronie. Tam szeroko ustawiony Ariel Mosur. Ariel Mosur. No chyba spalony. Jaseckiego. Arbiter na razie nie podniósł chorągiewki. Dopiero teraz. Nie mogę. Sędzia najlepiej tu widzi wasze boczne. No. Szybko widać 2 metry spalonego. No. Takie już powinniśmy sygnalizować od razu, bo to jest wiadomo, no, szkoda czasu jest. Zdecydowanie. Rafał Kikiewicz. To Marka Hanowska. Marek Hanowski. Marka Pawłowskiego. Ach, mamy sobie taki raz styk podania. Patryk Dziczek. Środkowa strefa boiska. Do Szczepańskiego. Szczepański. Ograł Hanowska. Piłka już pod nogami Jaseckiego. Wypuścił prostopadny Michaela Amejoły, tak Rafał Kikiewicz szybszy. Zastopował akcję ofensywną drużyny Piasta Gliwice. Teraz Widzewiacy, Fran Alvarez po prawej stronie. Tu jest Fabio Nunes. Na obieg idzie mu Kastrati. Brał inaczej. Fran Alvarez po lukarnym. Za jego plecami Czerwiński. Nikogo nie można krócić słup, nikt się nie spodziewał. Rondicz poszedł na długi słupek, nie było biegającego zawodnika ze środkowej strefy. Właśnie w ten pierwszy słupek drużyny Piasta Gliwice i z dużej chmury mały też przy tej akcji. Tak, ale nikt nie spodziewał się, że tak zagra. No. Było to bardzo zaskakujące. Blach. Druga piłka na Piaseckiego. Piasecki usamotniony, dopiero teraz dobiega do niego. Bawił Nunes i wygrywa pojedynek z napastnikiem drużyny gości. Mateusz Szyro. Pokazuje mu się po lewej stronie Andrzej Cyganik, który tak wybrał Serafina Szotę. Dopiero teraz piłka skierowana w kierunku Łotysza, dającego w Barbadoskiego Widzewa.
Zawodnicy Piasta ustawili trzy linie na swoim przedpolu, które bardzo ciężko jest Widzewiakom pokonać. Fabio Nunes. Próba do grania w kierunku Mateusza Żero. To wszystko. Wskoczył Michael Ameyo i mamy rzut z autu. Już rozpoczęliśmy. Fran Alvarez. Dośrodkowanie w pole karne Piasta. Był tam Bartek Pawłowski jednak. Był też Ariel Mosun. Cygańcz. Próba uderzenia za pola karnego zablokowana. Teraz rozpaczliwie bronili się przez chwilę zawodnicy Piasta Gliwice. Strata Ameyoła na własnej połowie. Jednak naprawiona przez Mokrę. Jasecki. W przeciwny sposób tracił piłkę na rzecz Kastratiego. Teraz Paweł Nunes. Kapitalna ruleta w jego wykonaniu. Do Pawłowskiego. Pawłowski piłka zwrotna do Fabio Nunesa. Jest Antek Klimek. Na rozrzut pola karnego. Antek Klimek próba uderzenia zablokowana. Na straty. Dobra próba, dobrze wykonanie. Bardzo dobra, bo szybko. Naprawdę próbowaliśmy. Mamy to drugie. Strzał nie szkodzi, zablokowany. Będą wychodzić, wtedy będzie można zagrać prostowatą piłkę. Tak jest. Drugi raz próbował Antek Klimek z tego samego miejsca, z którego zdobył bramkę w spotkaniu z Kielecką Koroną. Dwa razy dzisiaj zablokowany. Może akurat w jego przypadku do trzech razy sztuka. Oby. Dobre decyzje. Prędzej czy później one się będą opłacać, bo będą musieli wejść zawodnicy. Tak jest. Piasta do blokowania. Franciszek Plach już ustawił sobie piłkę. Zawołał do siebie Ariela Mosura. Zagrał krótko. On odgrywa do Placha. Już teraz będziemy chyba świadkami dłuższego zagrania od bramkarza. Tak właśnie się stało. Do lewej strony, tu jest Ameyo w powietrznym pojedynku z Kastratem, górą Widzewiak. Teraz Nunes przegrywa pojedynek z Czerwińskim. Mateusz Żyro głową w kierunku Rondzicza. Hetli wybił piłkę poza boisko i na wysokości linii środkowej odrzutu z autu rozpocznie Fran Alvarez. Denerwuje się Aleksander Wukowicz, opuścił swoją strefę, napomniany przez sędziego technicznego. Serafin Szoko. Rafała Gikiewicza. Pierwszy rozgrywający drużyny Łódzkiego Widzewa w tym spotkaniu to właśnie Rafał Gikiewicz. Tak, no, może on zagra taką długą piłkę. Jak Plach cały czas z piątki. Na straty, naprzeciwko niego Czerwiński. Górą Widzewia. Bartek Pawłowski. Dotrotkowanie do Rondicza. Jednak piłka minęła naszego zawodnika. Jest w sumie teraz Antoni Klimek. Lewa strona boiska na wysokości pola karnego. Przeciwko niego Huk. Klimek wycofał do Cyganiksa. Ten jeszcze niżej do Marka Hanowska. Serafin Szota. Poślizgnął się, ale nie ma problemu z opanowaniem piłki. W kierunku Mateusza Żyro. Mateusz Żyro do Bartka Pawłowskiego. Za nim jest Hetli. Na straty. Do Żyry. Żyro. Spokojnie budujemy atak. Przyspieszamy jak jest możliwość. Jest ciężko, bo jest bardzo dużo tych zawodników w polu karnym Piasta. Bardzo mało miejsca zostawiają widzę tak. Jaką rozegrania piłki. Nawet jak próbujemy strzelać, to oni to blokują, także no. Przygotowani są na... Teraz niedokładnie Nunes do Bartka Pawłowskiego i odrzutu z autu rozpoczną zawodnicy gości. Tak, dobrze powiedziałeś Andrzeju, że są bardzo dobrze rozczytani przez sztab trenerski zawodnicy Widzewa w dzisiejszym spotkaniu. Te blokowane strzały Antoniego Klimka to też nie przypadek. Mateusz Żyro. Świeca w kierunku Bartka Pawłowskiego, ten w pojedynku z Hetlejem. Opanował piłkę. Dziczek pomógł swojemu koledze z drużyny i od tego samku rozpoczynają grający dzisiaj na czarno zawodnicy gości. Dziczek w kierunku Czerwińskiego. Czerwiński rozgląda się. Krótkie zagranie do Hetleja. Hetlej. Do prawej strony do Ariela Mosura, blisko niego i Madrondicz. Mosur do Huka. W pojedynku biegowym z Antkiem Klimkiem. Asekuracja Andrzeja Cyganiksa i będziemy mieli kolejny wrzut z autu. Będzie drugi wrzut z autu. Tutaj nawet Czerwiński się wybrał na nasze pole. Tutaj wybrali krótkie rozegranie. Arkadiusz Pyrka, dośrodkowanie w pole karne Widzewiaków, jednak piłka nie doszła do żadnego z partnerów, teraz Hetli. Zagranie do lewej strony boiska, tutaj jest Szczepański, przyjął piłkę na pierś,
naprzeciwko niego Nunes, zaskoczył Mokwa. Mokwa, dośrodkowanie, pole karne Widzewiaków, jednak przeciągnięte zupełnie, nie stworzyło żadnego zagrożenia. Pod bramką Rafała Gikiewicza i nasz bramkarz ustawia sobie piłkę na 5 metrze. Nie dajemy tutaj rozwinąć skrzydeł Piastowi, także dzisiaj wyjątkowo dobrze zorganizowani jesteśmy do tej pory. Może jedną chwilą zagapienia w drugiej minucie, tak? Tak, tak. Rafał Gikiewicz do lewej strony, do Serafina Szotu. Serafin Szota, do Cyganiksa. Cyganiks wycofuje do Rafała Gikiewicza. Blisko niego Piasecki. Wybrał Mateusza Żyro. Kastrati. Przez Gikiewicza. Krótkie rozegrane do Marka Hanowska. Pod niego Szczepański. Kastrati. Zmuszony do wyższego wybicia piłki, jednak zrobił to kolejny raz niedokładnie i będziemy mieli kolejny aut dla drużyny gości. Już rozpoczęli. Dziczek do Amejowa. Amejów. Obok niego jest Alvarez. Do lewej strony tutaj pojawił się Szczepański. Do Dziczka. Patryk Dziczek do prawej strony. Tu jest Pyrka. Pyrka szerzej do Huka. Huk. Do Pyrki. Tu jest Huk. No nie, zostawiliśmy to. Etli. Do Huka. Przeciwko niego Cyganik. Wycofanie. Teja. Patryk Dziczek. Atakowany przez Marka Wanowska. Daje piłkę do tyłu do Ariela Masura. Krótko do Huka. Padło zagranie w kierunku Pyrki. Teraz osamotniony Huk po prawej stronie boiska. Nawinął sobie Antka Klinka. Jednak atakujący Andrzej Szczyganis wybija piłkę poza boisko i będziemy mieli w 45 minucie spotkania w rzutzautu na wysokości pola karnego dla drużyny Piasta Gliwice. Dziczek już trzyma piłkę w rękach. Blisko niego Pyrka, ale już też Bartek Pawłowski podszedł blisko, więc mamy daleki wrzut z autu w kierunku Piaseckiego, jednak tutaj Mateusz Żyro. Próba uderzenia Hendleya, Koleja, ale bardzo, bardzo niedokładnie. Na stratę. Co wyrażam do Fabio Nunes? Nunes? Próbował zagrać w kierunku Alvareza, jednak strata. Cztery dodatkowe minuty gry przed nami w pierwszej połowie. Szczepański, dośrodkowanie w pole karne Widzewiaków, jednak tutaj Andrzej Cyganik głową w kierunku Klimka, ten nie przyjął piłki, tracimy ją na rzecz gości. No, zdaliśmy się zepchnąć teraz Piastowi. On dobrze zaczęli i tak próbują to samo skończyć, bo całą połowę grali tak sobie, a teraz przycisnęli nas. Co robimy, atakujemy tego? Szczepański, próba uderzenia zablokowana przez Alvareza. Teraz Fabio Nunes po jedynku biegowym z Mokwą. Opija zawodnika gości, będziemy mieli wrzut autry. Zawodnicy Piasta po tym stałym fragmencie gry, którym był ten wrzut autry wcześniejszy, zostali na połowie Widzewiaków, próbowali odzyskać, to im się udało, ale Widzewiacy nie pozwolili im na rozwinięcie skrzydeł pod swoją bramką. Fran Alvarez do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro, krótkie rozegranie z Alvarezem. Alvarez, przeniesienie ciężaru gry na lewą stronę. Pawłowski. Łączył się Andrzej Cyganik, prostopadłe zagranie Alvareza. Ten próbował takim no-look pasem uruchomić wchodzącego Cyganiksa i Rondicza, jednak Czerwiński przeczytał to zagranie Widzewiaka i teraz drużyna gości próbuje ustawić swoją akcję pozycyjną. Huk zmuszony do wycofania do placha. Opłaciło się zrobić teraz Widzewiacy, mały. Teraz Widzewiacy mają wrzucał na wysokości pola karnego drużyny z Gliwic. Bartek Pawłowski, piłka już pod jego nogami, ma trochę miejsca, minął jednego z zawodników Piasta, to środkowanie składał się, ale w finalnym momencie brakło precyzji, jeżeli chodzi o Fabio Nunesa. Bardzo dobre zagranie Pawłowskiego. Wypatrzył, minął zawodnika Piasta Gliwice do swojej lewej nogi, zacentrował wszędzie pola karnego, na nieobstawionego praktycznie zupełnie Fabio Nunesa, ten składał się do woleja z prawej nogi. Za dużo myślenia, to trzeba po prostu uderzyć już. Bo czy trafi przeciwnik, pewnie to tak w głowie. Prosta decyzja byłaby zdecydowanie lepsza. Plach, jeszcze zagranie na połowę Widzewiaków. Tutaj Piasecki wywalczył piłkę, ale na krótko. Jednak tracą ją Widzewiacy w środkowej strefie boiska. Piasecki w pojedynku z Kastratim, górą Widzewiak. Rozpoczęcie odwrotu z autu.
ćwiczek. Od prawej strony. Tam jest Tomasz Hub. Wycofanie do Mosura. Mosur. Pyrki. Pyrka atakowany przez Marka Fanowska. Mosur teraz atakowany przez Marka Pawłowskiego. Wycofuje w kierunku swojego golkipera. Franciszek Plak. Dłuższe zagranie na Piaseckiego. Ten nawet jak dojdzie to wygrywa ten pojedynek główkowy, nie ma żadnego nie zawodnika, który by zbierał tą piłkę. Tak. To, no, to jest dziwny pomysł. Jest. No, nie nasz to problem jest. Tak jest. Serafin Szota. Do Mateusza Żyra. Myślę, że to jest minuta została niecała do końca tej połowy. Fabio Nunes. Wycofanie do Kastratiego. Strati do Szoty, Szota do Cyganiksa. Pokazał się Bartek Pawłowski, Wszędobylski dzisiaj w całym spotkaniu. Bartek Pawłowski, jednak uprzedzony. Czysto wybrana piłka przez Łuka. Teraz kontra zawodników Miasta Gliwice. Dziczek minął już linię środkową boiska do Amejoła. Amejoł do Szczepańskiego. Szczepański, naprzeciwko niego Mateusz Żyro. Przed polem karnym teraz jest Patryk Dziczek. Sędzia kończy akurat tą... Gwizdek, 45 minut piłkarskich szlaków, jak mówiłeś Andrzeju. Mam nadzieję, że po przerwie będziemy świadkami zdecydowanie lepszego spotkania. Ja też tak uważam. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. I słyszymy cię po przerwie.
No i zobaczymy, czy będziemy mieli pełną drugą serię. Tak jest, w komplecie gramy dalej. Michał, bardzo cię proszę, zaczynaj. Michał nie odpuszcza. Mateusz ponownie. Mierzone, ale nie z tej strony słupka. Słuchajcie, brawa, brawa, brawa. Mateusz, trzecie miejsce masz na pewno, także nie jest źle. No i Mateusz, trybuna A. Kochani, wygrywa dzisiaj Michał! Dwa celne strzały, dwie jedenastki, znakomicie wykonane. A oczywiście nagrody, vouchery od firmy Dante dla całej trójki uczestników naszej zabawy. Dzięki serdeczne i do nas.
Wracamy po przerwie wraz z Andrzejem Kretkiem. Witam cię, Andrzeju. Witam serdecznie. Obydwie drużyny już na murawie. Jak to często w zwyczaju w ligowych drużynach, pobudzenie przez trenerów od przygotowania motorycznego. Widzę Wiacy w komplecie, drużyna Piasta także w komplecie. Wygląda na to, że nie będzie żadnej zmiany ani w jednej, ani w drugiej drużynie. Więc przypomnę szybko składy, w jakich rozpoczęły to dzisiejsze spotkanie obydwie drużyny. Jeżeli chodzi o drużynę Piasta, bramce Placha, dalej Mosun, Czerwiński, Huk, Piasecki, Dziczek, Amejo, Mokwa, Hetli, Szczepański i Pyrka. Jeżeli chodzi o drużynę łódzkiego Widzewa, Gikiewicz, Żyro, Szota, Alvarez, Ciganik, Pawłowski, Hanosek, Klimek, Kastrati, Nunes i Rondicz. W przerwie spotkałem się z Andrzejem Michalczukiem, z którym rozmawialiśmy o przebiegu pierwszej połowy dzisiejszego spotkania. Powiedział, czy to nie jest tak, że Widzewiacy rozpoczęli nieagresywnie tę pierwszą część spotkania po to, żeby w drugiej połowie rzucić się do gardła drużynie Piasta Gliwice? Może to taki pomysł jest, zobaczymy. Zaczęliśmy tak sobie, mieliśmy drugą minutę bardzo nieprzyjemną, bo tylko nieudolność przeciwnika, że nie strzelił bramki, ale może Michał ma rację, oby tak było. Już rozpoczęliśmy, długa piłka w kierunku Amejoła, odbija mu się od głowy, wychodzi poza boisko i Widzewiacy mają pierwszy rzut z autu w drugiej części spotkania. Alvarez w kierunku Kastratiego. Kastrati do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro szeroko do Serafina Szoty, lewa strona boiska. Tu jest Andrzej Cyganik, jednak wybrał Serafin krótkie zagranie do Marka Hanowska. Gikiewicz do Szoty, tym razem wyżej podeszło trzech zawodników Piasta Gliwice. Próba rozegrania przez Szotę do Cyganiksa, jednak niedokładna. I już piłka w posiadaniu przed zawodników różnych gości. Plach. Na połowie Wizywiaków w kierunku Piaseckiego. Ten wygrywa pojedynek duchowy. Zbił piłkę do Szczepańskiego. Ten w pojedynku z Cyganiksem. Górą zawodnik Piasta Gliwice. Pyrka. Dobry powrót Cyganiksa, bo to była bardzo groźna sytuacja. Tak, uprzedził tutaj Andrzej Cyganiks Piaseckiego. No, myślę, że to może być groźna kontuzja, bo to... Trzyma się za twarz zawodnik drużyny Piasta Gliwice, a jest nim grający z numerem 30 Miłosz Szczepański. Jednak okazuje się, że też był twardy. Wziął przykład z Rafała Gikiewicza w pierwszej połowie. Podniósł się szybko z murawy. Bardzo dużo dodał od siebie. Rzut sędziowski na Widzewiaków, Cyganiks do Rafała Gikiewicza. Mateusz Żyro. Trybuny domagają się gola dla łódzkiego Widzewa. Zobaczymy, czy do tej pieśni dostosują się zawodnicy trenera Daniela Myśliwca. Gikiewicz. Do lewej strony, tu jest Serafin Szota, szerzej na Cyganiksa. Tak, tak, teraz zagrał do niego. Cyganiks, pojedynku ze Szczepańskim, górą Widzewiak, pan Nosek. Chciał chyba Szczepański oddać tutaj za to zagranie Cyganiksa wcześniej. Prawa strona boiska. Nunes. Do Pawłowskiego. Jesteśmy już w polu karnym drużyny Piasta. Próba odegrania do Nunesza, jednak niedokładna. Lidziczek na krótko wyjaśnił sytuację. Klimek do Kastratiego. Kastrati próba zagrania do Nunesza. Pawłowski przełożył sobie zawodnika Piasta. Próba uderzenia jednak zablokowana. A ten już szyro. Po bramkach strzelonych ostatnio przez Widzew się przygotowali bardzo na strzały. Mamy duży problem z oddaniem strzału. Musimy chyba szybsze decyzje podejmować. Fabio Nunes. Odgrał Czerwińskiego. No, wydaje się, że był faul. Faulowany, tak, ale innego stanie jest arbiter dzisiejszych zawodu, pan Karol Arys. Jeszcze usłyszeliśmy rzuty z autu. Bartłomiej Pawłowski. Do Marka Hanowska, ten blisko pola karnego. Do Nunesza, ale Nunes nie podłączył się. Nie wiem, dlaczego Fabio Nunes stał. Myślę, czekał, że to dobry pomysł był to zagranie. Bardzo dobre zagranie Marka Hanowska. No tutaj gapiostwo Fabio Nunesza po prawej stronie, który stał jak wryty. Pla pod bramki. Sposób rozegrania niezmienny Piasta. Długa piłka na Piaseckiego. Dwudziestu prawie zawodników. Blisko linii bocznej boiska, Plach. Piłka leci i płacze. Wygrywa pojedynek duchowy Rondicz. Klimek
wycofanie do Cyganiksa. Ten jeszcze niżej do Rafała Dziukiewicza. W pierwszej połowie Plach te wszystkie dłuższe piłki zagrywał takie bardzo sznytowe. A teraz takie zagranie było pod piłkę, rotacja wsteczna. Ta piłka, tak jak powiedziałem, bardzo długo leciała w powietrzu. Ale do skaczącego nikt nie idzie. To zagranie to jest troszkę bez sensu, no bo nawet jak wygra tą piłkę, to nie ma kto to zagrać. Cyganik przez boiska. Kastratniego. Kastratni szerzej do Nunesza. Nunesz. Wygranie do Kastratniego. Wyskakuje do niego Hetli. Jeszcze raz do prawej strony, tu pokazał się Bartek Pawłowski. Bartek Pawłowski, dośrodkowanie, jednak najlepiej ustawiony w polu karnym był Czerwiński. Teraz Kiks ze strony Opfy. Centra pole karne drużyny Piasta, jednak piłka nie znalazła adresata, opuściła pole gry i Franciszek Plach już ustawił ją sobie na 5. meczu. Bardzo schematycznie grają zawodnicy Piasta Gliwice, tak jak powiedzieliśmy w pierwszej połowie. Długa piłka na Piaseckiego, tak w drugiej połowie jest praktycznie cały czas to samo. Puk. Dodziczka, blisko niego jest Marek Panosek, wycofanie do Placha. Plach do Mosura, Mosur szeroko ustawiony. Teraz długa piłka w kierunku Piaseckiego. Tutaj dobrze ustawiony Serafin Szota, wygrywa pojedynek główkowy. Klimek. Próbował założyć siatkę w Pyrce, jednak nie udało się do zawodnikowi Widzewa. Jasecki do Pyrki. Pyrka do Dziczka. Dziczek do lewej strony. Tam zupełnie niepilnowany Mokwa. Głową w kierunku Amejoła, jednak tutaj szybszy Mateusz Żyro. Wyjaśnił całą sytuację. Nunes, niepotrzebna strata. Amejoł. Pyrka. Do Petleja, teraz Dziczek. Troszkę stanęliśmy właśnie tutaj w graniu. Od razu tu próbuję wykorzystać Piast. Puk. Do Dziczka, obok niego Alvarez. Wycofanie do Petleja. Petlej. W kierunku Mosura. Mosur po prawej strony. Tutaj jest Szczepański po ziemi do Piaseckiego. Jednak błędy techniczne zawodnika Piasta spowodowały, że Widzewiacy mieli szansę na prośną kontrę, jednak zagranie od Alvareza w kierunku Rondicza było niedokładne. We wszystko wmieszał się Plach i długim wybiciem uruchomił swoich zawodników. Dziczek do lewej strony. Tam włączył się Mokwa. Mokwa naprzeciwko Nunesz, łatwo minięty przez zawodnika Piasta. Dziczek do prawej strony, rozrzucenie, tutaj jest Pyrka. Na obieg poszedł mu Puk. Nie zdecydował się na zagranie do Puka. Dopiero teraz piłka do niego skierowana. Dośrodkowanie w pole karne Widzewiaków. Jednak dobrze ustawiony Fran Alvarez. Poradził sobie, ale na krótko. Piłka na przedpole karne Widzewiaków. Zaczęliśmy drugą połowę tak jak Piast. Tak, teraz my tak gramy. Cofnęliśmy się tak za bardzo pod swoją bramkę. A tutaj takie ni to dośrodkowanie, ni strzał. Piłka taka niewdzięczna dla bramkarza. Jednak Rafał Gikiewicz obserwował do końca lot jej. Tak, troszkę oddaliśmy pole przeciwnikowi. Niepotrzebnie. Oczekaliśmy to, co Michał mówi, że w drugiej połowie tak. My zagramy jeszcze odważnie, a tutaj ale może tylko moment. Ta strona boiska. Niedopiero ładnie Kastraty w kierunku Frana Alvareza. Odzyskuje Marek Panosek do Serafina Szoty. Serafin Szota do Marka Panowska. Szerzej ustawiony Mateusz Żyro do niego piłka. Kastratiego, ten podłącza się do opcji ofensywnej, odegranie do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro, Fabian Nunesza, ten w pole karny do Kastratiego, jednak bardzo niedokładnie, Czerwiński. Jednak bardzo szybko tracą zawodnicy Piasta piłkę pod swoim polem karnym. Nunesz, balans ciała, ośrodkowanie w pole karny. To bardziej było dośrodkowanie niż strzał. Bardziej było dośrodkowanie, ale piłka spadała w dolny ruch bramki Plata. Czujnością wykazał się tutaj bramkarz drużyny Piasta Gliwice. Lepszy moment Widzewiaków. Tak, tak. Myślę, że lepiej jakby próbował jednak to uderzyć. Pomysł był pewnie, że przepykał tutaj Klimek z tej strony, ale no... Fran Alvarez, już piłka ustawiona w narożniku boiska.
dośrodkowanie w pole karne drużyny z Piasta. Tam najwyżej wyskoczył Huk. Jest jeszcze Bartek Pawłowski. Próba dogrania do Marka Hanowska, niedokładnie. Cyganik wspiera drugą piłkę do Kastratiego. Piłka zwrotna do Cyganiksa. Cyganik wprowadzają na przedpole Piasta. Hanousek prostopadne do Pawłowskiego. Pawłowski obok niego trzech zawodników Piasta. Do Hanouska. Przesunięcie do prawej strony. Mateusz Szyro, próba dośrodkowania. Pokazuje, że piłka gdzieś przed nim skoczyła. Bardzo niedokładnie zagrał nasz obrońca i piłka poza boiskiem. Wydaje mi się, że decyzja Pawłowska na uderzenie była lepsza. Bo wtedy oni wyjdą, jest zagranie prostopadłe, wtedy się robi miejsce. Tym bardziej, że Bartek Pawłowski był osaczony przez trzech zawodników Piasta Gliwice, a Marek Hanousek był na 25, 26 metrze. Trzeba próbować i też są bramki, to jakie ładne. A nie jest. Brakuje tej odpowiedniej decyzji w odpowiednim momencie podjęta. Tak, szybsza decyzja, to jest, ja rozumiem, 30 metrów, ale wtedy nam się zrobi luźniej pod bramką, bo nie możemy zagrać. Tak, już na połowie Widzewiaków, tutaj najwyżej Rondicz. Hanousek, pojedynku główkowym. Teraz Alvarez. Mamy piłkę w górze. Kolejny raz siatko noga, jak to powiedziałeś Andrzeju w pierwszej połowie. Kastraty. Do Pawłowskiego. Bartek Pawłowski po prawej stronie boiska ma naprzeciwko siebie Czerwińskiego. Jest nas tylko dwóch pod polem karnym. Zmuszony do polowania piłki. Ośrodkowanie. Nie, to była chyba próba strzału Bartka Pawłowskiego. Znaczy namawiam do takiego, ale no to nieprzygotowana piłka była trochę. Zdecydowanie, tak. Ani pozycja nieprzygotowana, ani piłka dobrze nie ułożona do oddania strzału. Wygania swoich zawodników Franciszek Klar. Czyli wiemy, że kolejny raz będzie grana długa piłka w kierunku połowy łódzkiego Widzewa. Tak właśnie się stało. Tak, już rozpoczął. A Piaseckiego, ten w pojedynku z Serafinem Szotą. Znaczy, Serafin Szota. Piasecki to generalnie tak walczy jak wojownik, nie zależy mu na piłce chyba bardzo. Hanousek w pojedynku z Pyrką. Bardzo czysto wybrał piłkę z pokrót Pyrki. Marek Hanousek, kluczowa interwencja naszego defensora. Rondicz, osaczony przez dwóch zawodników Piasta. Już rozpoczęli z rudautu. Klimek faulowany przez Kepleja. No, myślę, że to jest żółta kartka, ponieważ nie dotknął nawet piłki. Kepley faulował Matka Klimka przy linii bocznej boiska i słusznie został ukarany przez arbitra żółtą kartkę. Ale wracając do tej sytuacji sprzed chwili, kiedy było groźnie w polu karnym Widzewiaków, no kapitalne zachowanie Marka Hanouska. Tak, przegrał niby pozycję, ale zdołał jeszcze ślizgiem odebrać piłkę bardzo czysto. A wiadomo, że ślizg w polu karnym to zawsze może duże ryzyko. Duże ryzyko, tak. Fran Alvarez, obok niego Fabio Nunes, lewa strona boiska, około 40 metrów od bramki Placha. Nunes dośrodkowanie w pole karne. Tam są Widzewiacy, tam był Mateusz Szyro, jednak niedokładne uderzenie głową i piłka obok słupka bramki Piasta Gliwice. Plach. Teraz on nawet nie czekał, jeden na jeden. Ale dobrze ustawiony Andrzej Cyganik. Tak, ale on z naszą obronę zaskoczył szybkim zagraniem, naprawdę. Ja pamiętam jeszcze w poprzednim sezonie Widzewiaków łatwo było zaskoczyć takim długim przerzutem właśnie, szczególnie przy ich stałych fragmentach gry. Za straty. Do Nunesza. Do Alvareza. Alvarez. Do Szyry. Ten atakowany przez Piaseckiego. Do Szoty, ten wycofuje do Rafała Gikiewicza. Rafał Gikiewicz ma dużo miejsca, wprowadza piłkę w stronę bramki Placha. Do Szoty. Szyro. Do boku, do Nunesza. Nunesz do Pawłowskiego, Pawłowski. Pawłowski przejawia dzisiaj najwięcej chęci w drużynie Widzewa do gry. Ale jego partnerzy jakby nie dojechali na dzisiejsze spotkanie. Co nie, jakby nie rozumieli tego pomysłu jego, bo on naprawdę nie był zły. No tutaj lewa strona ustawiona... lepiej się rozumiała z nim. Tak. Linia zawodników Piasta Gliwice ustawiona na 20 metrze. Próbował zagrać prostopadłą piłkę za plecy obrońców Bartek Pawłowski. Zagrał, ale nie było tam żadnego z jego partnerów. Pomysł był dobry, naprawdę, bo to zanim się obróci obrońca, to nasz napastnik ma... zdecydowanie więcej czasu. Rondicz. Nieprzepisowo
zaatakowany, czy też sędzia doszedł do wniosku, że to nie przepisowo atakował Widzewie. Na tak dużym wykroku nie mógł już nic inaczej zrobić. Trafił w piłkę, nie? Petri, do Huka. Ten do Dziczka, Dziczek. Otwartą ma lewą stronę boiska, jednak nie zdecydował się na zagranie w kierunku Mokwy. Teraz prawa strona, Pyrka. Blisko niego Huk. Pocofanie w kierunku Ariela Musura. Tylko Ima Drondusz próbuje podejść do pary stoperów drużyny Miasta. Teraz podłączył się też Bartek Pawłowski. Mosur po prawej strony do Huka. Huk. Szczepańskiego. Dziczek do Czerwińskiego. Czerwiński do Placha. Plach do Mosura. Widzewiacy czuć bliżej swoich przeciwników. Jednym podaniem zgubiony Rondicz, teraz Mosur, prawa strona boiska, krótko do Pyrki, Pyrka do Hetleja, Hetler do Dziczka, Dziczek prostopadłe zagranie w kierunku szybkiego Michaela Amejo, ten przyjmuje piłkę w polu karnym Widzewiaków, jednak próba strzału. Zbyt dużo miejsca zostawił mu Castrati. Zbyt dużo miejsca zostawił tak Castrati Amejołowi. Amejo pokazał swoim ruchem, gdzie chce otrzymać piłkę, tam zagrał Dziczek. Przyjęcie na klatkę piersiową, jednak tak jak w pierwszej połowie Amejo nie trafił w klatkę, tak stało się w drugiej połowie. Mamy zmiany w drużynie łódzkiego Widzewa. W miejsce Rondicza wejdzie Jordi Sanchez, a w miejsce Antoniego Klimka wchodzi Dawid Kacz. A jeżeli chodzi o drużynę Miasta Gliwice, będziemy mieli Grzegorza Tomaszewicza, który zamelduje się na murawie, a również Tichomira Kostadinowa, grającego z numerem 96. A schodzą Tom Hetley i schodzi Michael Amejo. Zaskoczył mnie tutaj tą jedną zmianą, szczególnie trener Myśliwiec, ale może ty za chwilę, bo piłka w kierunku Jordiego Sancheza jednak nie dochodzi do naszego napastnika. Wydawało mi się, że szybciej do zmiany nadaje się Fabio Nunes, a nie Antoni Klimek. No, też miałbym podobne zdanie, no. Też założenia dla niego, które przewidział trener, są inne, także zobaczymy. No. Tak jest. Castrati do Żyry. Czero do Serafina Szoty. Pokazuje mu się Bartek Pawłowski, jednak ten wybiera Marka Hanowska. A? Wprowadził piłkę na połowę Miasta Gliwice. Pawłowski, kapitalne zagranie do Cyganiks. Cyganiks, pole karne. Winął się z piłką Jordi Sanchez. Fabio Nunes nie zdążył z zamknięciem. Marek Hanowsek. Próbuj. Do Cyganiksa. Wycofanie do Szoty. Szota do Żyry. Mateusz Żyro. Do Frana Alvareza. Brakuje takiego elementu zaskoczenia, o tym też mówiliśmy w pierwszej połowie, w wykonaniu Widzewiaków. Znaczy, ja myślałem, że Hanuszek zdecyduje się na przyjęcie do przodu i uderzenie. Zdecydował się na zagranie, zatrzymał to całkiem akcję. Tak jest. Bartek Pawłowski do Andrzeja Cyganiksa. Nie da się ukryć, że bardzo przyspiesza grę Pawłowski. Teraz nieporozumienie tkacze z Cyganiksem. Nie wiem, poza boiskiem. Podpychany był, tak, ale sędzia nie zareagował w żaden sposób. Huk. Rozpocznie od rzutu zamku. W kierunku Szczepańskiego. Jednak ten uprzedzony przez Szotę. Piłka w przetaniu Miasta Gliwice. Huk. Do Dziczka. Dziczek. Wycofanie do Czerwińskiego. Czerwiński do lewej strony. Do Tomasza Mokwę. Mokwa. Do Tomasiewicza. Pierwszy kontakt z piłką zawodnika Miasta Gliwice. Zameldowano się na murawie. Teraz drugie zagranie od Czerwińskiego, ale bezproblemowo pod publiczkę przyjął na klatkę piersiową Rafał Gigiewicz. Tak, gra nie zmieniła się bardziej od pierwszej połowy. Może troszkę piach przesunął na naszą połowę. Zatem no, gramy tak samo. Wydawałoby się, że przyspieszymy trochę grę. Ale nic z tego do tej 64 minuty nie miało miejsca. Żyro do Serafina Szotu.
Bartek Pawłowski, krótko z Markiem Hanowskim, ten atakowany przez Piaseckiego. Daje do Bartka Pawłowskiego. Bartek Pawłowski, łączę do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro ma trochę miejsca, prowadza piłkę pod pole karne drużyny Piasta. Pytanie do prawej strony. Nunes do Alvareza. Alvarez za długo. Piasecki. Faulowany też wcześniej przez Alvareza. Zawodnik Piasta, już rozpoczęli goście. Pyrka, obok niego Cyganik. Za sekuracją ruszył mu Tkacz, jednak za łatwo uporał się Pyrka, ale bardzo dobry powrót Serafina Szoty. Za łatwo Pyrka tutaj ograł dwóch zawodników Widzewa. Troszkę mieliśmy szczęścia tutaj. Ja myślę, że tutaj Dawid Tkacz powinien być bardziej przy grze, a on troszeczkę odpuszczył. Strata Widzewiaków na połowie. Czerwiński. Niedokładnie w kierunku Piaseckiego. Żyro, Pawłowski przyjął piłkę, jednak podszedł Bokwa, wyłuskał piłkę spod nogu zawodnika Widzewa. Ciczek. Do Piaseckiego. Piasecki, ale sam. Idzie na przebój. Faulowany przez Mateusza Żyro. Nie zgadza się z tą decyzją arbitra Fran Alvarez. Znaczy on bardziej chciał wymusić ten faul, no, ponieważ nastawił nogę Żyro na to. Skorzystał z tego, tak, położył się tutaj takie... Ta gra tak by siadła w naszym wykonaniu, zwłaszcza do przodu, bo naprawdę wyglądało to w pierwszej połowie fajnie, momentami przyspieszaliśmy ciężko z całą wszystko na połowie, a to się zmieniło troszeczkę. No Widzew dzisiaj wygląda tak, jakby on grał w Puchar Polski w środę, a nie Piast Gliwice. No właśnie, tak. Wysocy zawodniczy Piasta już w polu karnym Widzewa. Rozrywkowanie, ale najlepiej ustawiony Serafin Szota. Mija piłkę, napada uchem zawodników Gliwic, Tomasiewicz. Cięta piłka w pole karne, Piasecki wygrywa pojedynek krótkowy. Zawodnicy Piasta. Uderzenie Szczepańskiego jednak, bez problemu, chwyta piłkę Rafał Pikiewicz. Pokazuje Rafał, że tutaj powinien wyżej podejść Fabio Nunes, żebyśmy mogli szybko rozpocząć kontrakcję, jednak Fabio Nunes to nie jest dzisiaj sobą zdecydowanie. Alvarez. Do Pawłowskiego. Panowski wycofuje do Mateusza Żyro. Ten do Serafina Szoty, już jesteśmy na połowie Piasta. Mało ruchu zawodników tak, bez piłki. Jakoś, no, po tym spotkaniu z Michałem ja naprawdę myślałem, że to tak może wyglądać w drugiej połowie. Teraz indywidualna akcja Bartka Pawłowskiego, minął jednego zawodnika, jednak zatrzymał się na drugim. Do Pawłowskiego nie idzie nikt, żeby mu zagranie ułatwić. Będziemy mieli żółtą kartkę dla Cyganiksa, za faul na Pyrce. Żółtą kartą popełnię Andrzej Cyganiks. Rzut wolny z prawej strony boiska dla Piasta Gliwice. Faulem zatrzymywał Arkadiusza Pyrkę Andrzej Cyganik, za co został ukarany żółtym kartonikiem. Szczepański przy piłce. Wielkie rozegranie z Pyrką. Szczepański, dośrodkowanie w pole karne Widzewiaków. Tam był zupełnie osamotniony Fabian Piasecki, jednak jego uderzenie głową przeleciało ponad bramką łódzkiego Widzewa. Rafał Gliwiewicz już rozpoczął. Dobre rozegranie tego rzutu polnego przez drużynę Piasta. Tak, ale dwóch zawodników poszło do jednego. To źle w ogóle to z naszej strony wyglądało tutaj dwóch obrońców. Jeden powinien wyjść do piłki, a drugi asekurować. Tak jest, a oni tutaj jednym podaniem zostali zgubieni. Szota. Tak, wyglądamy teraz jakbyśmy naprawdę my w środę grali mecz, a nie Piast. Nie ma wielkiego tempa tego grania, to tylko... Jakie piknikowe spotkanie w lidze rodzinnej. No, można tak powiedzieć. W tej chwili, bo w pierwszej połowie były momenty, gdzieśmy próbowali przyspieszyć grę, skupić przeciwnika, oddać strzał.
ale no było to, a teraz nie mamy strzału. Szota do Pawłowskiego. Ten poddenerwowany indolencją swoich partnerów bierze ciężar gry na siebie. Bartek Pawłowski. Podkacza. Podkacz. Ale wycofuj kolejny raz piłkę, gdzie możemy poszukać odwrócenia i rozegrania. Ma miejsce, żeby się odwrócić, tak spróbować coś tam stworzyć. No. Nunes. Do Castratiego. Jeszcze raz Nunes. Jedno kółeczko, atakowany przez Czerwińskiego. Dośrodkowanie w pole karne. Tu jest Sanchez! Ale nie ma... Coś niesamowitego. No, była sytuacja naprawdę bramkowa. Moment, bo będzie sprawdzane w bazie, czy tam nie były. Pokazuje Sanchez, że był faulowany przez któregoś z zawodników Piasta Gliwice. Dobra akcja Widzewiaku. Dobre dośrodkowanie Nunesza. Strzał Sancheza, wypromiony. Tutaj brakło piłkarskiego szczęścia. Tak, ale dwóch znowu naszych napastników było w tym samym miejscu. Kto mógł mu podać? Sanchez był tam, gdzie być powinien. Tutaj też kolejny raz trzeba powiedzieć, że tkacz niedobrze ustawiony w tej sytuacji. Gdyby bardziej w środku podać pustej bramki. Tak jest. Ale przyspieszyliśmy grę i z tego była sytuacja. Z tego zrobiła się tak, sytuacja. Troszkę źle byliśmy ustawieni, bo w tym miejscu było. Gdyby troszkę inaczej to było, na pewno byłoby lepiej. Informacja o frekwencji tutaj w sercu Łodzi. Na tym wasy głowę dopinguje. I obserwuje DB 13 243 kibiców. Marcin Daryczyński podał informację, że dzisiejsze spotkanie z trybun Stadionu Łódzkiego Widzewa ogląda 17 243 osoby. Bardzo dobrze postanowiły spędzić niedzielne, wczesne popołudnie. No, piękna pogoda. Brakuje bramki. Bramka ożywiłaby ten mecz. No. Wszałem, że muszę teraz. Niestety sędzia nie dopatrzył się tam przed nim. Bo tam sprawdzane jest podhaczenie Jordiego Sancheza. Ciężki orzech do skrzyżenia, tak jak spoglądamy w kierunku powtórki. Dosyć długo trwa analiza na wozie VAR. Zawodnicy obydwu drużyn, korzystając z przerwy, raczą się napojami. Bardzo ciepło dzisiaj w Łodzi. Wszyscy czekają z niecierpliwością, jaką decyzję podejmą sędziowie na wozie VAR. Przypomnijmy, są nimi panowie Damian Sylwestrzak jako arbiter główny i arbiter drugi. Na VAR-ze jest pan Tomasz Liskiewicz. Arbiter sam podejdzie do odbiornika i sam sprawdzi, czy było tam przewinienie na Jordim Sanchezie, czy tego przewinienia nie było. Spoglądają za ramienia sędziego Aresa, zawodnicy Łódzkiego Widzewa. Odganiany teraz przez sędziego technicznego Fran Alvarez od linii no, powiem, boiska. Że widziałem tu w TKL Plusie, no zawodnik leżąc wystawił nogę w kierunku, no, zobaczymy jak podejmie decyzję sędzia. Długo analizuje arbiter główny tę sytuację. Która miała miejsce kilka chwil temu w polu karnym Piasta Gliwice. Wszyscy czekają z niecierpliwością. Sędzia już wie. Chyba jest karny. I wskazuje na...
symetry potrafić. Franciszka Pacha. Z tego, co tutaj w Kanoplusie oglądałem, to leżąc, uderzył. Franciszek Plach w rozmowie z arbitrem Karolem Arysem już ustawił się na linii, piłkę w ręce wziął Bartłomiej Pawłowski i to on ustawia piłkę na punkcie oddalonym o 11 metrów od bramki Piasta Gliwice. Jeszcze jakieś rozmowy ze strony zawodników Piasta Gliwice w kierunku Marka Hanowska, Bartek Pawłowski spojrzał na arbitra. Mamy już gwizdek sędziego, Bartłomiej Pawłowski czy Franciszek Plach? Bartłomiej! Piłka w środku bramki i Wicepucz w końcu doprowadził do tego, że cały stadion eksplodował. Bartłomiej Pawłowski, Franciszek Plach, 1-0. Wicewódz, Piast Gliwice, 1-0. Można powiedzieć, teraz się zacznie spotkanie. Bardzo pewnie podszedł do tego rzutu karnego Bartłomiej Pawłowski. Wyczekał. Plach, no, poszedł w lewo. Najtrudniejszy strzał do obronienia w środek pod lato. Tak. Wicewódz. 75. minuta spotkania, Bartłomiej Pawłowski otwiera z rzutu karnego wynik dzisiejszego spotkania. Widzę 1-5-0. Pozostaną 15 minut, myślę, że teraz się gra zdecydowanie o żywo. Na pewno ze względu na Piasta, oni powinni teraz zacząć atakować Widzewiaków, pójść wyżej. To stworzy Widzewiaków możliwości do przeprowadzenia szybkich kont. Mamy nadzieję, że się Widzew nie cofnie. Tylko dalej będzie właśnie próbował skontrować wyżej. No kuchę. W kierunku Perka. Dobrze opanował piłkę, ale pobiegł w stronę swojej bramki. Tyle dobrego, że nie stracili kontroli nad futbolówką. Posur. Do Perki. A przeciwko niego tkacz. Za łatwo ogrywany przez Perkę dzisiaj tkacz. Oj, no tu się sędzio, nie zgodzę z sędzią. Brad Alvarez ukarany żółtą kartką. Ale wydawało nam się tutaj wespół z Andrzejem, że nie było przewinienia w wykonaniu Widzewiaka. Piłka presowa bardziej taka na styk, no ale... Czerwiński przeprowadził już piłkę na połowę Widzewa, do lewej strony. Tam Mokwa, pojedynczy z Widzewiakiem, Górą, Kastraty. Bardzo dobrze zachował się w tym odbiorze piłki. Mickiewicz. Wybija daleko piłkę na połowie. Zobaczymy, jaka szybkość dysponuje. Jak to przyzagrał piłkę? Dobrze, tylko źle biegał. Próbował dograć do tkacza, ale za lekko przede wszystkim to zrobił. Tak, ale tkacz powinien na krótkim słupku wyprzedzić obrońcę. Bo jedyna szansa na to, żeby dostać piłkę była. Pomysł był bardzo dobry. Do Kastratiego. Kastraty. Mówię, zrobiło się nam troszkę widowiska. Alvarez! Bardzo dobra decyzja. Żeby piłka zakrzypotała w rogu na siatce. Proszymy Piasta Gliwice. Kapitalna akcja Widzewiaków po prawej stronie. Nunes do Kastratiego. Ten wycofuje do Alvareza. Uderzenie Alvareza z pierwszej piłki. Po długim rogu brakło naprawdę niewiele. Ale zrobiło nam się spotkanie. Ja mam wrażenie, że Piasecki w ogóle nie ma zamiaru wyskoczyć do piłki. Tylko... Tak, on blokuje gdzieś tutaj Kanowska, piłka. Jest przed nim około 3 metry. To samo te przed chwilą. Nie wiem, sędzia powinien zwrócić na to uwagę, bo to nic wspólnego z piłką nie ma. Błąd tu leża w środkowej strefie boiska. Tomasiewicz. Już się podniósł Nunes. Tomasiewicz prostopadny w kierunku. Ostatniowa jednak niedokładnie wybijają Widzewiacy poza boisko i odwróty z autu ruszy na Piasta Gliwice. Do piłki chyba zmierza Patryk Dziczek. Kolejny raz będziemy mieli próbę drugiego wrzutu w pole karne Widzewa. A tutaj spoglądam, szykują nam się dwie zmiany w drużynie łódzkiego Widzewa, ale myślę, że nastąpią one już po tym stałym fragmencie. Dziczek. Wrócił piłkę daleko w pole karne Widzewiaków, piłka po głowie Piaseckiego. Jednak uporali się Widzewiacy na chwilę. Jeszcze raz Dziczek przy piłce.
wycofanie do Tomaszewicza. Tomaszewicz ograł łatwo Nunesza, biega w pole karne Widzewiaków, próba uderzenia zablokowana. Dobrze, wychodzimy. Sanchez w pojedynku biegowym. Nawet jednak powinien go spróbować sfaulować go, bo to jako Mosur uprzedzony przez Hanowską. Bartek Pazurowski próba zagrania do Sergiego Sancheza. Jednak niedokładnie. Przechwycona piłka przez Konstantinowa. No i zrobiło nam się widowisko. Po lewej stronie, tu jest Tomaszkiewicz. Tomaszewicz. Przez boiska do Perchi. Perka. Rączek wyblokowano przez Marka Hanowska. Czuczek. Dziesięciu zawodników Piasta Gliwice na połowie łódzkiego Widzewa. Rzadko spotykany to obraz w dzisiejszym spotkaniu. Tomaszewicz atakowany przez Hanowska. Teraz podbiega do niego Cyganik. Napity przez Tomaszewicza i będziemy mieli kolejny rzut autu od wysokości pola karnego. Proszę łódzkiego widzę. Teraz będziemy mieli zmianę, o której mówiłem wcześniej. Miejsce Bartłomieja Pawłowskiego, strzelca bramki dla łódzkiego Widzewa z linii karnego. Pojawi się Sebastian Bielek. A w miejsce grającego z numerem 10 Frana Alvareza pojawi się na boisku Dominik Kuhn. Też tutaj taki jest znak zapytania, dlaczego akurat Bartek schodzi z boiska, kiedy on był takim zawodnikiem, który dawał najwięcej radówki z gry. To raz, próbował i w drugiej stronie, no. Wydaje mi się, że jednak Pawłowski zasłużył, żeby jeszcze zostać. Za dużo jest, myślę, w piątce zawodników. Będzie długi wrzut na pewno. Tak, mamy tak wysokiego zawodnika, Żyrek, który jest w stanie wygrać każdą główkę. I przegrywamy to. Bardzo dobre zachowanie Dominika Kuna we własnym polu karnym. Wybicie piłki przed pole. Tutaj jest Kerk. Ale uprzedzono Szczepiczka. Dobre zagranie tkacza do Dominika Kuna. Dominik Kun fatalnie skiksował, podając do... próbując podać do Jordiego Sancheza. Dużo wniósł też Jordi Sanchez, jeżeli chodzi o stanie Widzewiaków. Tak, szybkość stał już dwa razy swoją szybkość w porównaniu z przeciwnikiem, także no. Szykuje się też zmiana w drużynie Piasta Gliwice. Wilczek, to Wilczek przy linii bocznej, tak. Myślę, że będzie to zmiana 1-1 za Piaseckiego. Chyba, że zaskoczy trener Wukowicz i zagra na dwóch napastników. No już nie ma co bronić, tak. Osób do prawej strony, kapłuka. Bosur, jeszcze raz do Kuka. Po niego tkacz. Konstantinow. Do Bosura. Bosur do Konstantinowa. Jasecki. Wycofanie do Czyczka. Czyczek atakowany przez Kerka. Atakowany przez Panowska. Poradził sobie. Kuk. Przez pola karnego. Ale dobrze ustawiony tam. Kastrati. Nunesz poszukał Kuna, ale niedokładnie. Czerwiński. Kodziczka. Dziczek. Musimy wymienić parę podań. Utrzymać się przy piłce. Tak, tak. Istotne jest. Za szybko pozbywamy się piłki. Zostało 10 minut co najmniej. Także... Wyrka. Kodziczka. Dziczek po lewej strony. Tam jest Mokwa. Wycofanie do Czerwińskiego. Tomaszewicz, po lewej strony, jest Mokwa, skorolowanie pole karne Widzewa, ale piłka już poza boiskiem i będziemy mieli piłkę na Widzewiaków od 5 metra, a także zmiany w drużynie Piasta Gliwice. Zaskoczył trener Wukowicz, zdejmując grającego z numerem 2 Ariela Bosura, a w jego miejsce wpuszczając grającego z numerem 10 Kamila Wilczka, czyli jednak zdecydował się na grę dwójką napastników. No to się robi miejsce na to, żeby odgrać. Jeszcze do zmiany też przygotowany Walerian Kwilia, ale ta zmiana nastąpi za chwilę, bo już widzę wiatr rozpoczyny. Rozpoczęli podanie od Witkiewicza w kierunku Cyganiksa. Ten znalazł Dominika Kuna, lewa strona boiska. Dominik Kun, Kunko. I druga strona. Do Cyganiksa.
Panousek. Do Kastratiego. Mirim Kastrati wycofuje spokojnie do Mateusza Żyro. Mateusz Żyro do Rafała Gikiewicza. Ten dokładnie do Andrzeja Cyganiksa. Minęliśmy środkową linię boiska. Dominik Kun. Kacza. Kacz. Utrzymuje się przy piłce. Atakowany przez Pyrkę, jednak stracił na rzecz zawodnika Piasta połówkę. Tutaj pokazuje arbiter, że ujął przewidzenie ze strony Kacza na Pyrce. I teraz mamy zmiany w drużynie Piasta. Grający z numerem 81 Walerian Filia zameldował się na placu gry, a zmienił grającego do tej pory z numerem 30 Miłosz Szczepańskiego. No, dziwię się, bo teraz nam się spieszy zupełnie podgrzejmy. Tak jest. Łowie przeciwnika długo. Długo i cierpliwie, jak właśnie. Lingu straciła się stratą piłki skończonej. Znowu musimy biegać za piłką. Kiedy zaś poszanowaliśmy piłkę, pograliśmy kilka podań, mieliśmy tę sytuację Frana Alvareza, który uderzał niecelnie, minimalnie, prawda? Tak, to no, troszkę teraz rozwagi i spokoju nam potrzeba. To Piast się spieszy, nie my. Mateusz Żyro faulował przeciwnika. 24 metry od bramki Rafała Gikiewicza. Zupełnie niepotrzebne przewinienie Mateusza Żyro. Zawodnik Piasta ustawiony tyłem do bramki. Żadnego z partnerów nie było na radarze, że tak się wyrażę. Niepotrzebnie Mateusz tutaj zbyt ostro zagrał w kierunku zawodnika Piasta. Gramy nerwowo bardzo. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. Mamy opanowaną sytuację, prowadzimy 1-0. Nie był to jakiś, nie wiem, wymagający mecz, gdzie dużo poświęciliśmy zdrowia. Myślę, to będzie uderzenie. Jasecki nad murem, ale bardzo, to bardzo niecelnie. To uderzenie doskonale oddaje postawę Fabiana Piaseckiego w dzisiejszym spotkaniu. Dużo walki, a nic z tego nie ma. Tutaj dużo siły, mało precyzji. Rafał Gikiewicz ustawił piłkę na 5 metrze, 87 minuta spotkania. Na pewno arbiter doliczy 2-3 minuty, które... Kiedy mieliśmy przerwę przy sytuacji z rzutem karnym dla Widzewa, Panousek. Szoty, jest to ustawiony Cyganiks do Marka Panouska. Spokojnie. Uszanować piłkę. Druga strona cała, która... Do Cyganiksa. Cyganiks do Kerka. Ten do Tkacza. Tak. Ale już atakujemy bramkarza i mamy znowu Ale bardzo dobry piłkę. Pomysł tutaj Sebastiana Kerka, to zagranie z pierwszej piłki, ale Dawid Tkacz zupełnie jakby był poza meczem. Sebastian Kerk. Krótko. Może tego Sancheza. Ten próbował zagrać do Kuna. Wyszło podanie do Kastratiego. Runesz. Przeciw do niego Mokwa. Runesz do Kerk. Sebastian Kerk, próba uderzenia. Ale jesteśmy cały czas przy piłce. Tak jest. Próbujemy uderzyć. No, właśnie tak, spokoju więcej. Nunes, do Sebastiana Kerk. Piast się spieszy, nie my. Nunes, wycofanie do Kastratiego. Kastraty. Kerka, Sebastian Kerk. Blisko linii bocznej boiska, dośrodkowanie w pole karne. Tutaj skakał Tkacz, jednak przegrywa pojedynek główkowy. A jednak jeszcze mieliśmy do tego pozycję spaloną. Własnego pola karnego rozpocznie Piast Gliwice. Będziemy mieli jeszcze jedną zmianę w drużynie Łódzkiego Widzewa. Miejsce grającego na prawej stronie Mirima Kastratiego na boisku zamelduje się grający z numerem drugim Luis da Silva. Lepszy występ Mirima Kastratiego niż spotkanie z Koroną Kielce. Dziękują kibice brawami zawodnikowi Łódzkiego Widzewa. A na murawie, tak jak mówiłem wcześniej, melduje się Luis da Silva. Plach już rozpoczął, 89 minuta spotkania. Do Czerwińskiego zagranie od Huka, ten szeroko. Tutaj jest Mokwa do Tomasiewicza, Tomasiewicz, obok jego Luis da Silva, Czerwiński. Nie, to Filia, przepraszam. Zmyliła mnie ta łysa fryzura. Ciczek. Prosto padnę. Tutaj wyskoczył Piasecki. Jednak dobrze znalazł się Tkacz. Nie ma spalonego, ale za mocno zagranie. Z lewej strony Andrzeja Cyganiksa w kierunku Jordiego Sancheza.
jednak niedokładnie. Teraz mamy przewinienie zawodnika Piasta Gliwice na Fabio Dunezie. Rzut wolny dla Widzewa z linii środkowej boiska. Nie spieszą się Widzewiacy. Luis da Silva, krótko, z Fabio Dunezem. Ten odgrywa do da Silva. Da Silva bliżej w kierunku Mateusza Żyro. Mateusz Żyro przez Rafała Witniewicza. Ubiega do niego Fabian Piasecki. Dłuższe zagranie w kierunku Kacza. Kacz wygrywa pojedynek główkowy z Pyrką. Jednak kolejna pozycja spalona młodego zawodnika łódzkiego Widzewa. Już rozpoczęli zawodnicy Piasta Gliwice. Pyrka. Prawa strona boiska. Do Konstantinowa. Nie, trzeba atakować tutaj już. Nie ma się co cofać. Cyganic podbiega do Konstantinowa. Krótkie zagranie z Pyrką. Pyrka próbował pobrać Kacza. Jeszcze Jordi Sanchez powalczy. Nic nie ma. Ręka. Zadranie ręką. Tak, mi się tutaj mogło wydawać, że z naszej perspektywy Jordi Sanchez nie zahaczył zawodnika Piasta Gliwice, a ten zagrał ewidentnie piłkę ręką. Innego zdania był arbiter. Za głęboko się cofnęliśmy. Za głęboko się zaatakować. Tak. Było niepotrzebnie. Do tej pory nic nie... Po 6 minut decyzją arbitra zostanie przedłużone dzisiejsze spotkanie. Cyganic, przechwyciliśmy piłkę. Sanchez to Kuna, z powrotem do Sanchez'a. Ładnie. Jednak we wszystko podmieszał się Hulk, Marek Kanousek. W parterze, lepszy dwóch zawodników Piasta Gliwice. Nie ma. Teraz na jeden. Lepszy ją piłkę. Ale od przyjęcia się wszystko zaczyna. Tak, ale właśnie takie kontrol są. No nie. Dziczek prostopadle do Piaseckiego, obok niego Fanousek. Jednak otrzymał się przy piłce. Piasecki do prawej strony, do Pyrki. Ten już jest polukarny, dobrze ustawiony. Serafin Szota wybija piłkę poza boisko. Będziemy mieli rzut rożny dla Piasta Gliwice. Tutaj ta prawa strona, lewa strona Widzewiaków. Tak. Zaczęła kulać. Znaczy, sami zapraszamy klinika przeciwnika do tego, żeby mieli jakiekolwiek sytuacje, bo nie ma tej pory żadnej. Zamiast atakować gdzieś na połowie boiska, dajemy im wejść w nasze pole. Po co? Piłkę już ustawił Arkadiusz Pyrka. Prawy narożnik boiska. Wszyscy zawodnicy oprócz Franciszka Placha w polu karnym łódzkiego Widzewa. Blokowanie, kto skoczy najwyżej. Tam wyskoczył Mateusz Zero. Dominik Kuhn wybija piłkę poza pole karne, jednak zupełnie nieudanie. Pyrka jeszcze raz próbuje doszrytkować. Piasecki próba oddania strzału. Był tam też Wilczek, ale uporali się Widzewiacy. Tomasiewicz, zamknięcie Widzewiacy w swoim polu karnym. Tomasiewicz, dośrodkowanie. Tutaj niepilnowany Piasecki. I w ostatniej chwili Mateusz Szyro wybija piłkę poza boisko i będziemy mieli kolejny stały fragment gry dla Piasta Gliwice. Sami sobie go sprowokowaliśmy. Sami sobie robimy tak zwany smród w swoim polu karnym. Problemy sami. Arkadiusz Pyrka już przygotowany do wybicia piłki rzutu rożnego. Ośrodkowanie w polu karnym Widzewiaków, jednak przerwana ta akcja przez arbitra głównego, który podszedł do Luisa da Silva, coś mu tłumaczy, że nie spodobało mu się jakieś jego zachowanie w polu karnym. Piłka już pod nogami Pyrki ustawiona na rożniku boiska. Piasecki wyskoczył na pierwszy słupek, do niego piłka, przedłużenie. Bardzo dobrze znalazł się tam, myśli dobrze, widzę, Serafin Szota. My serię rzutów rożnych ze strony Piasta, jak mieliśmy nasze do przerwy, tak teraz mamy Piast. Kolejny raz Pyrka. Pyrka podniósł rękę, dostrzegowanie w pole karne Widzewiaków. Najwyżej wyskoczył tam. Wszyscy tam musimy wyskoczyć. Teraz musimy wyskoczyć, Sebastian Kern. Wyskoczył do Mokwy, teraz Tomasiewicz, naprzeciwko niego Fabio Nunes, dobranie do Czerwińskiego, próba uderzenia i dobrze znalazł się Jordi Sanchez, który pokazuje parterom, żeby wyszli wyżej na połowę Piasta. Czyli jednak jak przyspawani do własnego przedpola Tomasiewicz ograł Nunesa, dośrodkowanie w polu karnym. Sami zapraszamy Piasta do atakowania. Ale tam spokojnie Rafał Bikiewicz. O to teraz chodzi. Długa piłka do Sanchez, jednak no niedokładna. Ale mamy trochę czasu, teraz ustawmy swoje szyki. Trochę... Na 35 metrze, nie na 16. Uciekajmy od swojego pola karnego. Niech rozgrywa Plaf, wiadomo jak rozegra. Tak jest. Plaf. A jednak wybrał krótkie rozwiązanie. Zagranie do Dziczka. Dziczek jednak odgrywa do Placha. Tracą cenne sekundy zawodnicy Piasta Gliwice, a zyskują je
zawodnicy łódzkiego Widzewa. Piasecki przepchnął według arbitra zastosowany przywilej korzyści, bo tam był ewidentny faul Piaseckiego na Serafinie Szocie. Piłka w rękę Rafała Gikiewicza. Gramy, bo sędzia może gwizdnąć. Rafał Gikiewicz, krótko do Marka Hanowska. Blisko niego William. Do prawej strony. Tutaj jest Da Silva. W kierunku Kerka. Kerk. Do Donesza. Donesz zostawia piłkę. No co są? Luisowi Da Silvie. Luis Da Silva. Próba do grania prostopadłego. Piłka pada z podnogi Sebastiana Kerka. Ten prawą nogą zagrywa w kierunku czwartego Sanchez'a. Wracający William. Wybił piłkę poza boisko i będziemy mieli rzut rożny tym razem dla Widzewiaków. Kradnijmy czas. Dajmy na połowę tu. Jak to mówił w świętej pamięci Kazimierz Górski, im dłużej my przy piłce, tym krócej oni. Zdecydowanie tak. Nie róbmy sobie sami problemów. Rozpoczęliśmy. Jordi Sanchez w narożniku nabija zawodnika Piasta Gliwice i będzie mieli wrzut z autu. Pokazuje na zegarek arbiter. Pogania Fabio Dunesza, aby ten rozpoczął od wrzutu z autu. Nie spieszy się jednak Widzewiakowi. Nie o to chodziło nam, żeby tak kradli czas, bo tak sędzia jest. Doliczy jeszcze za dwie minuty. Kerk do Nunesza. Nunesz. Do Da Silvy. Da Silva do Kerka. Jordi Sanchez do Kuna. Uderz. Da Silva. Pomiędzy. Dobra, no. Ale kapitan Mecze Widzewiaków. Tak. Jeden, dwa kontakty przytrzymaliśmy zawodników Piasta. Długa piłka już od plata. Bardzo dobre uderzenie na Silwę, jednak nie, minimalnie niecelne. Tomaszewicz do Piaseckiego, obok niego Żyro. Minął Mateusza, zawodnik Piasta, ale za sekuracją pojawił się Serafin Szota. Arbiter pokazuje... My od bramki gramy. Od bramki pokazuje tak? Arbiter, że będziemy rozpoczynał widzę. To chyba piłka tam poszła po nocy, którego z zawodników Piasta nie widzę. Nie wiem, czy zdziwieni. Pod bramki gramy. Gramy od bramki. Emocje na sam koniec, jak nie. Rafał Gikiewicz spokojnie postawia swoich partnerów. Tak, bo dlaczego mamy grać na mecz od tyłu? Koniec. Udało się. Wyśliwamy kolejny mecz. Dziękujemy bardzo. 1-0 wygrywają Widzewiacy. Z Piastem Gliwice, złotą bramkę z rzutu karnego zdobył Bartłomiej Pawłowski. Dopisujemy kolejne 3 punkty w tabeli. Przeskakujemy Stal Mielec, naszego najbliższego rywala, i meldujemy się w pierwszej 8 PKO BP Ekstraklasy. A za uwagę, za wysłuchanie relacji radiowej z dzisiejszego spotkania dziękuję Państwu. Andrzej Kretek i Marcin Łagiewski. Do usłyszenia, do zobaczenia. Piękne niedzieli dla Państwa.
I niespodziewanie witamy Was wprost z serca Łodzi. Widzew Łódź pokonał Piasta Gliwice w meczu 27. kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Autorem bramki na wagę 3 punktów był Bartłomiej Pawłowski, skuteczny strzelec, wykonawca rzutu karnego. Ja nazywam się Jakub Dyktyński, Marcin Łagiewski dzisiaj wykorzystany do granic możliwości. No to przyjemność. No dzisiaj szczególnie. Jeżeli możemy mówić o wykorzystywaniu, prawda? No tak. I teraz muszę dwie rzeczy rozdzielić. Pierwsza, czy to była dzisiaj pogoda do gry w piłkę? Pora i pogoda. Twoja refleksja. Pogoda do gry w piłkę myślę, że była optymalna. Nie było za ciepło, nie było za zimno, było przyjemnie, słoneczko. No to takie warunki, w których się fajnie rozgrywa spotkania. Jednak... Druga część mojej wypowiedzi będzie negatywna. Uważam, że spotkania powinny się odbywać co najmniej od godziny 15-16. 12.30 w niedzielę, no to wiadomo, że też się trochę takie lenistwo wdziera, co zresztą było widać dzisiaj w wykonaniu jednej i drugiej drużyny na boisku. Powiedziałeś o tym lenistwie, podciągnę ten temat dalej, bo z mojej perspektywy jest to trochę taka ocena tego spotkania, gdyby zebrać to wszystko w całość, bo z mojej perspektywy no niestety ten mecz ciężko się oglądało. Nie chciałbym tego spłycać może do lenistwa, ale dzisiaj Piast Gliwice na pewno był bardzo dobry w destrukcji. Widzę również oczywiście, bo nie pozwoliliśmy Piastowi na zbyt wiele, chociaż gdy Piast się rozpędził, to kilkukrotnie w ostatniej chwili musieliśmy ratować się. Jakby się w 2-3 słowach podsumowało to spotkanie tak na gorąco? No przede wszystkim dobrze rozczytana gra Widzewa przez sztab szkoleniowy Piasta Gliwice przed spotkaniem. Widać było, że założyli sobie, że Antek Klimek był dwukrotnie wyblokowany tych swoich uderzeń, bo to już takie zaczyna być firmowe zagranie Antka Klimka, to już ma tą swoją klepeczkę w sercu Łodzi, z której lubi uderzyć. 2 razy wyblokowany, grali dosyć twardo, fajnie grali w defensywie, oni całą drużyną praktycznie cofali się na swoją połowę, oni nie podchodzili pod Widzewiaków, tam czasami się zdarzyło, że jakiś 3 zawodników doskok pressingowy tak, był. Ale oni to 2-3 zawodnikami, 7 zawodników ustawionych na swoim przedpolu. Myślę, że pierwsza połowa, no to tak jak też powiedział Andrzej Kretek, to były takie piłkarskie szachy, że dużo gry w środkowej strefie boiska, mało jakichś akcji podbramkowych. No przypomnijmy sobie tylko tę sytuację, którą miał nasz były zawodnik Michael Ameyok w drugiej minucie, kiedy mógł otworzyć wynik spotkania i tylko dzięki jego niefrasobliwości stało się tak, że Widzewiacy do tego spotkania nie rozpoczęli w najgorszy z możliwych sposobów, tak? Nie stracili bramki, bo wtedy byśmy musieli gonić, odkryć się, a wiadomo, że Piast nastawiałby się na kontry. Jeżeli chodzi o grę Piasta, to tak jak mówiłem przed studiem meczowym, że mają problemy z ofensywą i to było dzisiaj widać aż nadto. No Fabian Piasecki, cała taktyka oparta na długiej piłce od najczęściej Franciszka Placha na Piaseckiego, ale nawet kiedy ten zawodnik wygrywał pojedynek główkowy z Widzewiakami, bo czasami mu się to zdarzyło, nie było to często. Nie było żadnego zawodników jego drużyny, który podskoczył, by poszedł na piłkę przebitą, no ale to już jest problem Piasta Gliwice. Później wchodzi Wilczek, grają na 2 napastników, ta gra no, nie układała im się w żaden sposób pod bramką Widzewa, tam kilka razy się troszeczkę zagotowało w naszym polu karnym, ale nie było z tego tytułu jakichś takich konkretów. Co do gry Widzewa, no zupełnie inaczej graliśmy niż w spotkaniu z Koroną Kielce. Ja spodziewałem się, że Widzewiacy wysoko pójdą na przeciwnika, a my jednak czekaliśmy sobie. A nie uważasz, że wynikało to? I właśnie chciałem zostać przez moment przy Piaście, bo to trochę mam wrażenie, że ich sposób gry zdeterminował w ogóle wygląd dzisiejszego spotkania. Widzew miał plan na to spotkanie, ale mam wrażenie, że Piast na przykład bronił i pracował na własnej połowie klasę wyżej niż na przykład Korona Kielce. My nie potrafiliśmy znaleźć przestrzeni pomiędzy formacjami Piasta, nie potrafiliśmy przyspieszyć gry, bo ten doskok na własnej połowie był bardzo prężny i tak naprawdę mieliśmy wszystkie okazje do podań zamknięte. Przez to wahadła nie miały trochę miejsca do rozpędzenia się. Ciężko było w środku, no dużo było niedokładności Bartka Pawłowskiego, Fran Alvarez, ale tam moim zdaniem ta niedokładność była wymuszona. Była wymuszona tym, że było bardzo mało miejsca, o czym powiedziałeś przed chwilą. Tutaj trzeba oddać, że bardzo pod grą był Bartek Pawłowski w dzisiejszym spotkaniu i bardzo pod grą był Fran Alvarez, ale brakowało z tego takich konkretów, że tu gdzieś mu piłka odskoczyła jednemu czy drugiemu. Brakło mi dzisiaj też trochę
niestety muszę tu powiedzieć, że Fabio Nunerza na prawej stronie boiska, kiedy lewa strona Ciganiksa z Antkiem Klimkiem naprawdę fajnie funkcjonowała. Dużo małej gry. Tak, prawa strona, gdzie był Fabio Nunerz i był Lirim Castrati, no to troszeczkę brakowało tej jakości. Nie wiem, czy ci zawodnicy jeszcze ze sobą niezbyt dobrze się czują. No i też brakowało mi tej przebojowości właśnie Fabio Nunerza, bo on słynie z tego, że on potrafi wygrać pojedynek jeden na jeden, zrobić sobie przestrzeń, gdzieś poszukać tego dośrodkowania, czego dowód mieliśmy przy tej sytuacji, która była rozpatrywana, analizowana w wozie VAR po dośrodkowaniu Fabio Nunerza. Fajna akcja, bo to poklepaliśmy sobie piłkę na krótkiej przestrzeni, szanowaliśmy przede wszystkim tę piłkę w tej akcji. Dośrodkowanie Fabio Nunerza na głowę Jordiego Sancheza, bardzo dobre uderzenie Jordiego Sancheza po dolnym prawym rogu bramki Placha, ten też bardzo dobrze się zachował, wyciągnął piłkę i tak jak też przed wejściem mówiłem o tym, że widząc, że Jordi Sanchez idzie po swoim uderzeniu w kierunku lewego słupka bramki Placha, Dawid Tkacz, który pojawił się na boisku, powinien od razu ścinać w światło bramki, bo daje wtedy Jordiemu Sanchezowi dwie możliwości do wyboru. A to jest takie albo typowe zachowanie napastnika doświadczonego, żeby w tym świetle bramki wyjść. Tego zabrakło. Tak, ale to już musimy od Dawida wymagać. No nie, jest zawodnikiem na poziomie ekstraklasy. Tak jest. Wiesz, jakby... Więc mówię, no to zachowanie tutaj myślę, że ułatwiłoby sytuację taką, że nie musielibyśmy analizować, czy był rzut karny, czy go nie było, bo Jordi Sanchez dałby lekką klepkę w kierunku Tkacza, a ten lewą czy prawą nogą dałby do Pustaka na 1-0. W tym momencie przypomnę, że sponsorem całej dzisiejszej transmisji jest firma SM System, firma oferująca kompleksowe usługi w zakresie klimatyzacji zarówno dla klientów indywidualnych, jak i klientów komercyjnych i dużych obiektów. Więcej szczegółów dowiecie się na stronie SM System. Marcin. Tutaj jeżeli odnoszę się tak? do SM System, bo chciałbyś chyba powiedzieć zawodnikom Widzewa, że kiedy mają 1-0 i zostaje 15 minut do zakończenia spotkania, powinni zachować trochę więcej chłodnej głowy. Oj tak, ale dzisiaj nie było o to łatwo na boisku, bo nawet na chwilę wychodząc i stając w cieniu było czuć, że ta temperatura była wysoka i nie chodzi mi o emocje, tylko ale po prostu... Tak, ale po zdobytej bramce chodzi mi bardziej o to, że my oddaliśmy pole Piastowi, cofnęliśmy się zbyt głęboko tak, w swoje pole karne, rację, że a kiedy już mieliśmy jakikolwiek odbiór, przechwyt piłki, my za szybko ją traciliśmy. Z czego to wynikało? Z nerwowości, myślę. Z nerwowości. 1-0 to nie jest wynik, że wiedzieliśmy, że gramy z przeciwnikiem, który jest dosyć mocny fizycznie i zamiast wypchnąć ich, chcieliśmy jak najszybciej pozbywać się piłki jakimś długim zagraniem na Jordiego Sancheza. Kapitalna zmiana Jordiego Sancheza w dzisiejszym spotkaniu. Jedyny taki negatyw, kiedy mieliśmy akcję 2-1 i dogranie od prawej strony Jordiego w kierunku po wygranym pojedynku biegowym z Czerwińskim. No tak, Czerwiński był absolutnie zaskoczony ale tempem przygotowany motorycznie Sanchez do dzisiejszego spotkania jest był kapitalnie. Dał dużo świeżości, jeśli chodzi o tą pierwszą fazę, czy też pierwszą tercję przed bramką przeciwnika. Trochę dzisiaj mało było i Mada Rondicza w drużynie Widzewa. W tej pierwszej odsłonie gdzieś tam próbował prowadzić jakieś pojedynki, ale mało miał piłek i myślę, że ta zmiana spowodowała to, że mieliśmy troszeczkę więcej jakości, jeżeli chodzi o akcje ofensywne. No dzięki temu mamy rzut karny, mamy bramkę zdobytą przez Bartka Pawłowskiego. Do Bartka Pawłowskiego tutaj wrócę. W pierwszej połowie się pokazywał, ale w drugiej połowie to, co robił Bartek Pawłowski, to można było przecierać oczy ze zdumienia, bo ten chłopak starał się być wszędzie. On chciał być motorem napędowym drużyny łódzkiego Widzewa w dzisiejszym spotkaniu. On cały czas był pod grą. I nie wiem, z jakiej przyczyny stało się to, że Bartek został zmieniony. To takie trochę dla mnie zaskoczenie, że akurat padło na Bartka. No widocznie, nie wiem, może trener doszedł do wniosku, że Bartek już w dzisiejszym spotkaniu więcej nie da, ale jednak jako muszę tutaj powiedzieć, że jako widzę, jak z krwi i kości Bartek dzisiaj na pewno dograł właśnie do tej 90. On trochę, mam wrażenie, w oczach kibiców, którzy, i teraz nie chcę nikogo źle oceniać w tym momencie, bo często jest tak, że obserwujemy piłkę i Bartek bardzo często przy tej piłce był, tak jak powiedziałeś, był pod grą, podobnie Alvarez. Oni dzisiaj odpowiadali za utrzymanie tempa ataków Widzewa, no ale niestety to podwajanie Piasta, ta praca wykonywana w defensywie przez drużynę Wukowicza, moim zdaniem skutkowała tym, że niestety panowie często mieli straty, no ale nie mieli łatwego zadania. Koniec końców dzisiaj widzę, może cieszyć się z 3 punktów, ale na pewno będzie trzeba przemyśleć, w jaki sposób forsować takie szyki, no bo dzisiaj mieliśmy przeciwko sobie drużynę, która była nastawiona na kontrataki i na defensywę. Często, gdy przyjeżdża tutaj drużyna z dolnych rejonów tabeli, no dzisiaj
Piast de facto jest już taką drużyną, niestety dla drużyny Wukowicza tak się stało, ale dzisiaj mam wrażenie, Piast był dużo bardziej zamknięty niż na przykład Korona. No oczywiście robiła ta drużyna to lepiej niż Kielczanie, ale dzisiaj to zadanie nie było łatwe, więc myślę, że tutaj Bartkowi należy się mimo wszystko plusik, mimo że... To bardzo duży plus dla Bartka Pawłowskiego za dzisiejsze spotkanie, mimo tych różnych niedociągnięć, które były szczególnie w pierwszej połowie. Ale mówimy ciągle o tym, że Piast się bronił, Piast destrukcja, Piast czekający na kontry, ale mam wrażenie, że my w kilku momentach też zachowaliśmy się wzorowo w defensywie. Serafin Szota, Mateusz Żyro. Moment, w którym, znaczy kilkukrotnie, no Marek Hanousek na środku. No właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Marka Hanouska, przypomina mi się ta sytuacja, gdzie Arkadiusz Pyrka ograł dwóch naszych zawodników, to właśnie Dawida Tkacza i Andrzeja Ciganiksa, tutaj też trochę złe zachowanie Dawida Tkacza. Wbiegł w pole karne, Marek Hanousek wyprzedzony przez Pyrkę jeszcze zdecydował się na zagranie wślizgiem, wszystko wybierając piłkę Pyrce spod nóg. Wiesz, pole karne, wślizg, to tutaj też zawsze może się wydarzyć nieszczęście. Ale w tym przypadku no, profesora Hanouska, później walka Marka Hanouska w parterze, gdzie ogrywa dwóch zawodników Piasta, no ten chłopak jest niesamowity. Przypominają mi się takie anegdoty o Tomku Łapińskim, że tylko on miał prawo w ślizgu w polu karnym. No, troszeczkę było to podobne, ale tak jak powiedziałem, no, rośnie nam naprawdę ten duet Żyroszota. Jeżeli mamy jeszcze no, bardzo dobrego zawodnika, jakim jest Ibiza na ławce, no tylko się cieszyć z takiego bogactwa na środku, ale dzisiaj panowie też kilkukrotnie. No, Mateusz ma świetne ustawienie na boisku, to jest jego duży plus. Ten chłopak z mojej perspektywy, on często nie ma takich rozpaczliwych, widowiskowych interwencji, ale teraz chętnie bym zobaczył, nie mam takich danych przy sobie, ale jego liczbę kontaktów z piłką, liczbę przeciętych podań, bo moim zdaniem ta liczba byłaby imponująca. Jest to chłopak z naprawdę dużym potencjałem. On tak. Bardzo, przez bardzo długi okres czasu był pod, chciałbym to tak ładnie ująć, płaszczykiem swojego brata. To ten drugi Żyro był bardziej znany. Gdzieś myślę, że temu Mateuszowi to ciążyło. Kiedy on dostał swoją szansę, a dostał ją w Widzewie, tak na dobrą sprawę, to on potrafi ją wykorzystać. On swój los trzyma w swoich własnych rękach. No na pewno ten spotlight, oczy kibiców są zwrócone na Mateusza bardziej niż miał to miejsce na przykład w Mielcu. No nie ma co porównywać tego w ogóle. I masz rację, bo Michał no jednak już jest na takiej fali, no może nie na fali, bo tak naprawdę no to jest równia pochyła, jeśli chodzi o karierę. No teraz oczywiście Wisła Kraków, no to jest ogromny klub. No tak, ale klub. Już tam wchodzi z ławki, to już kontuzje trochę nie pomogły. Kontuzje nie pomogły, tak, ale pamiętamy jego ogromny talent i oczekiwania. No przecież to miał być zawodnik, który zbawi reprezentację Polski. No nie chcę teraz przesadzać, ale tak było, gdy występował w Legii Warszawa. Ten rocznik, bo to jest chyba 92, jeśli pamiętam, no to no był bardzo taki hajpowany, jeśli chodzi o ten okres Legii Warszawa. No ale to nas nie interesuje. Mateusz, moim zdaniem, świetnie czyta grę. Już staje się etatowym ligowcem. No nie wyobrażamy sobie w tej chwili jedenastki Widzewa bez Mateusza Żyro. Myślę, że wiele klubów ekstraklasy z pocałowaniem ręki by zabrało go do siebie i nie miałoby z tym żadnych wątpliwości. Mamy sygnał od realizatora, że za chwileczkę będziemy łączyć się już z salą konferencyjną. Nie wiem, czy już zasiadają do stołu. Witają się trenerzy. Konferencję poprowadzi Marcin Tarociński. Czekamy na to połączenie. No na pewno Aleksander Wurkowicz... No nie tęgą minę będzie miał, bo ostatnie spotkania... To tutaj zanim połączymy się z dołem, tak? Z salą konferencyjną, przypomniała mi się taka, może nie tyle anegdota, co taka dosyć żartobliwa forma i to napisana przez kibiców naszego odwiecznego lokalnego rywala, kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego, którzy na Facebooku napisali, że kto by się spodziewał, że jakikolwiek trener zostanie zwolniony w tym sezonie po meczu z ŁKS-em. Moi kolegi PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice. Witam serdecznie trenera zespołu Piasta Aleksandra Wukowicza. Panie trenerze, bardzo proszę o ocenę tego spotkania. Dzień dobry. Mieliśmy swój plan na ten mecz, też wynikający trochę z faktu, że zagraliśmy też trudny mecz pucharowi w środę. Dzisiaj trzeba było zagrać na tle dobrej drużyny, dobrze grającej ostatnio tutaj u siebie. Więc byliśmy może troszeczkę bardziej schowani niż to gramy zazwyczaj. Nie graliśmy tak często wysokim pressingiem, ale ten plan myślę, że realizowaliśmy dosyć dobrze, gdyż pomimo tego, że widzę częściej był przy piłce, to my mieliśmy lepsze sytuacje
do tego, żeby otworzyć wynik już na samym początku pierwszej połowie, potem w drugiej połowie ten sam zawodnik jak pierwszy Majka miał bardzo dobrą sytuację i też Fabian Piasecki z głowy, więc nie otworzyliśmy wyniku, potem praktycznie pierwsza sytuacja Widzewa taka lepsza niż Feroplach świetnie zareagował, obronił, udało nam się wydalić niebezpieczeństwo, ale to się tylko wydawało, że nam się udało, bo potem się pojawił pan z pokoju, gdzieś tutaj nie podał boiska, no i po prostu moim zdaniem troszeczkę przesadził, bo od razu też, jak mamy na możliwość obejrzenia tych powtórek na ławce rezerwowej, to po prostu nie ma mowy o żadnym przewinieniu i tutaj sposób, do jaki się doszło do takiej decyzji, jest kompletnie niezrozumiały i też sprawił, że przegrywaliśmy, bo trudno obronić rzut karny. Przegrywaliśmy 1-0, próbowaliśmy walczyć do końca, za co drużynie też chcę pogratulować. Myślę, że dla mnie to jest najbardziej istotna kwestia tutaj do podkreślenia, bo ten zespół dla mnie kolejny raz w moich oczach urósł i zaimponował mi swoją dzisiaj postawą i swoją grą, bo trudny mecz ten był środowy pod kątem też nie tylko fizycznym, ale przede wszystkim emocjonalnym, gdyż trzeba było przeżyć trudną porażkę, taką można powiedzieć szansę na coś więcej w tym sezonie i z tym się pogodzić i szybko się postawić na nogi i zagrać dzisiaj tak jak chłopaki zagrali. Ja im naprawdę za to gratuluję i dziękuję, bo wiadomo, że w życiu trenera łatwo jest o to, kiedy jest seria zwycięstw, a nie kiedy jest seria słabszych wyników, więc ja tym bardziej doceniam to, że ja mam drużynę, która nie przegrywa, bo w jakiś sposób nie realizuje albo nie próbuje realizować to, co nakreślamy, tylko po prostu też przegrywamy niekiedy w sposób też trudny do wytłumaczenia, ale taki jest sport, taka jest piłka. Na koniec trzeba pogratulować też drużynie gospodarzy, że mają swoje 3 punkty. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Proszę, jeśli są pytania, proszę oczywiście o przedstawienie się i podanie nazwy redakcji, którą państwo reprezentujecie. Krzysztof Sędzicki. Krzysztof Sędzicki, Wirtualna Polska. Panie trenerze, mówił pan o tym, że właśnie a propos tego zwyciężania, że jest fajnie, kiedy zespół zwycięża. Wy zasłynęliście w tym sezonie z remisów. Tych remisów wam nawet brakuje i robi się gorąco, bo chyba 3 punkty nad strefą spadkową. Czy wy teraz możecie powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, walczycie o utrzymanie w tej lidze? Znaczy, my nie jesteśmy, że tak powiem, po tym meczu tego świadomi, bo wiemy, jak liga wygląda i tutaj lekceważenie faktu, nawet gdybyśmy mieli te 2 punkty czy 3 więcej, to nie byłoby miejsca ku temu. Natomiast myślę, że bardziej niż wyniki, znowu postawa drużyny, to jak ona gra, jak się odbywają te nasze mecze. Ostatni ze Śląskiem Wrocław zremisowany. Państwo pamiętacie, wcześniej na Legii przegrywamy 3-1, są słupki, poprzeczki. Dużo sytuacji, żeby ten mecz zremisować. Wcześniej jest zwycięstwo z Puszczą. Dzisiaj kolejny, uważam, dobry mecz w naszym wykonaniu. I jedna, można powiedzieć, sytuacja mocno zaważyła na to, że jesteśmy bez punktów, ale to nie zmienia faktu, że taką postawę trzeba utrzymać i że ona jest dla mnie mimo wszystko
obiecująca pod kątem tego, co jest faktem, że my dzisiaj musimy najpierw się utrzymać w lidze i przede wszystkim utrzymać w lidze. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania do trenera Piasta? Bogusław Kukuć. Bogusław Kukuć, twój widzew, mój widzew właściwie. Pan mówi, że jedno zwycięstwo tylko było, a jest 10. kolejka, a przy tym Piast grał 11 kolejek w tym roku. 10. kolejka w tym roku, a Piast grał 11 kolejek. Odniósł tylko jedno zwycięstwo. Z Puszczą ten dokończony mecz 17. kolejki, przeniesiony. No, przyznajmy, że to nie są wyniki, które pozwalają na jakiś nadmierny optymizm. Mówię o wynikach. Czyli innymi słowy, nie ma czegoś takiego jak świetny zryw sprzed roku wiosenny, który ulokował Piasta tuż za eksportowymi naszymi klubami w tabeli chociażby. I plus dwa zwycięstwa po 3-2 z Widzewem. No teraz tego nie ma. I to jest dowód na to, że jednak nie udało się panu wypracować jakiejś stabilnej formy, która, ja zresztą bardzo pana cenię za osiągnięcia i w Legii, i nawet jak pan kończył karierę piłkarską w Koronie, no to wydaje mi się, że jednak coś takiego występuje. No, ja zdaję sobie sprawę i tutaj statystyki może nie wszystko mówią zawsze, a natomiast nie ma co uciekać od tego. Te wyniki są bardzo, bardzo słabe i jeżeli chodzi o fakt ten, to nie ma co w ogóle dyskutować. Tak? Ja jestem dzisiaj trenerem, który może się spodziewać wszystkiego tak naprawdę na podstawie tych wyników, które mam. Jedynie co mogę powiedzieć, że wierzę w tą pracę, którą wykonuję z tą drużyną i mimo tego, że mnie wyniki nie bronią, a jakby dzisiaj, gdybym usłyszał, że już nie jestem trenerem Piasta, no to nie mógłbym się zdziwić, tak? Bo taka jest prawda, jeżeli chodzi o jakieś same moje oczekiwania i tego, co nas stać, to na pewno te wyniki tego nie odzwierciedlają. W następnej kolejce gracie z Zagłębiem u siebie, no a tam pracuje pan Fornalik, który osiągnął największy sukces w historii Piasta. Ale myślę, że to akurat nie ma takiego znaczenia, kto by nie do nas nie przyszedł, zespół czy trener, no to cel musi być jeden, to co jakby nie udało nam się zrobić tak często w tej rundzie, bo wygraliśmy tylko z Puszczą, ale też z Rakowem w Pucharze Polski, to są takie mecze, które mimo wszystko dają też nadzieję i ten mecz z Radomiakiem też, no, przegraliśmy siebie 3-2, nie szalając karnego ostatniej minucie. Dużo tego jest takich po prostu kwestii, no, widział pan dzisiaj, jak twój widzew strzelił bramkę, no tak jakby po prostu tak tej bramki też mogło nie być, taka jest piłka. No, mnie czego pierwszego nauczyli, jak wprowadzali ten VAR, to że jakby wolają sędziego prowadzącego tylko w sytuacji, kiedy jest jakiś oczywisty błąd, oczywista sytuacja, oni tam 6 minut to oglądają, 7, potem i tak nie widzą, jakby trzymając się takich. Ja oglądałem mecz niedawno Walia Polska w barażach, na szczęście wygrany dla Polski. No jakby podobne użyć było spojrzenie na to, co się dzieje na boisku, no tam byłoby 4 rzuty karne dla Walii, no, albo 2, no, może przesadzam, ale po prostu takie rzeczy się dzieją. No i dzisiaj, no co, ja jako trener muszę przyjąć do wiadomości przede wszystkim fakt, że przegrywam kolejny mecz i że to właśnie po prostu, to, że to za 2 dni już nikogo nie będzie interesowało w jaki sposób. Rozumiem, że nie ma więcej pytań do trenera zespołu gości. Bardzo dziękuję trenerze za udział w konferencji pomeczowej. Życzę jednak spokojnej niedzieli. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Trener Aleksander Wukowicz, Marcin Tarociński, no tak jak przewidywaliśmy, no i cóż się dziwić, no trener Wukowicz bardzo rozczarowany wynikami swojej drużyny, niemocą. No to... Ale zadowolony z gry, co jest paradoksem dla mnie tak troszeczkę, że znaczy, zadowolony z gry, a... To jest taki paradoks trenera, no nie możesz wyjść i powiedzieć, jestem niezadowolony z gry, no bo będziesz pierwszym winowajcą, no musisz też, nie możesz podkopać swoich zawodników, ostatnio trener Zagłębia, były już trener Zagłębia, Głębia Sosnowiec, no, stwierdził o taktyce wybieranej przez zawodników. No, wydaje mi się to niefortunnym. Dostał w mazak od kibiców i już nie ma trenera, no, prawda? Skandal na skandalu, tak ale no, nie można takich rzeczy mówić niestety, bądź stety i nie dziwię się trenerowi, no, że wierzy w tych chłopaków, no bo musi budować na czymś. Końcówka sezonu, Piast gra już o nic, chociaż... Znaczy gra już o utrzymanie. To już trzeba powiedzieć sobie tak, otwarcie. I no jestem ciekawy, jak oceniasz w ogóle. Trochę o tym powiedzieliśmy przed rozpoczęciem studia, no bo wiemy, że Ruch jest w bardzo trudnej sytuacji, UKS no już praktycznie zakopany. Korona trochę odżyła. Bardzo, bardzo ważne punkty bardzo w starciu trudny, ze Stalą. Bardzo trudny rozkład ma Krakowia. To jest dla mnie też taki jeden z kandydatów do tego, żeby znaleźć się z niedoświadczonym trenerem na tym poziomie. Tak, jeszcze z Dawidem Kroczkiem, który wczoraj został mianowany pierwszym trenerem Krakowi Kraków. Krakowia, Piast... Puszcza do końca, będzie walczyła. Myślisz, Korona. Że Piast tym, co prezentował dzisiaj, no bo dzisiaj trochę, nie da się uciec trochę tematu przeciwnika, on się włączy w walkę o spadek, jak mówił Franciszek Smuga? Ja uważam, że tak. No przede wszystkim oni nie mają armat z przodu. A bez armat z przodu to tak na dobrą sprawę, no to będą musieli tylko się bronić. No to znowu kolejne remisy, to są niezyskane punkty po jednym, tylko to będą straty po dwa oczka. No to teraz odwrócę pytanie. Widzew ma już 38 oczek, tylko Widzew i Pogoń Szczecin jest tak bezkompromisowa po 5 remisów. Co cieszy, bo lepiej zdobyć raz 3 punkty niż 2 razy zremisować. Zdecydowanie. I to na pewno jest bardziej emocjonujące dla kibiców. Tu kolega przed rozpoczęciem studia wskazywał, że lepiej jeszcze tutaj uważać, bo można zdobyć dużo punktów, jeszcze lepiej trzymać rękę na pulcie, ale, no, ale nie oszukujmy się. Te drużyny też grają między sobą, więc jeżeli jedna drużyna złapie komplet oczek, bo mamy 21 oczek jeszcze do zgarnięcia tam na dole, to jedna. No, musimy już być realistami. Ja, nie uważam, uważam, że Widzew już utrzymał się w tym sezonie. No i właśnie, dzisiejszy. O co gra Widzew, Marcin, z twojego punktu widzenia? Przede wszystkim o co gra Widzew, bo... Wiadomo, że każde miejsce w tabeli, które jest zajęte wyżej, jest to też gratyfikacja finansowa większa od PZPN-u i to są pieniądze dla klubu, dla zawodników. Jest to na pewno łakomy kąsek. Im będziesz wyżej w tabeli, tym będzie sympatycznie. Poza tym skończyć w pierwszej szóstce, jakby się udało doskoczyć do pierwszej szóstki, myślę, że bylibyśmy chyba wszyscy ukontentowani, jeżeli chodzi o ten sezon. I zobaczmy, co do powiedzenia będzie miał trener Daniel Myśliwiec. Myślę, że on już tradycyjną rundkę z dziennikarzami właśnie wykonuje. Mam potwierdzenie twierdzące. Zasiada właśnie. Zapinamy pasy. Marcin Tarociński, Daniel Myśliwiec. Rozpoczynamy drugą część konferencji prasowej po meczu Widzew Łódź Piast. Zapraszam na drugą część konferencji po meczu 27 kolejki PKO BP Ekstraklasy pomiędzy Widzewem Łódź a Piastem Gliwice. Jest wraz ze mną teraz trener zespołu Widzewa, Daniel Myśliwiec. Witam serdecznie, trenerze. Dzień dobry. I bardzo proszę o ocenę dzisiejszego meczu. Zważywszy na okoliczności, ja na pewno jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, jaki był efekt naszej pracy, bo oczywiście, kiedy wygrywa się 1-0 o godzinie 12:30 po rzucie karnym, gdzie karny nie był podyktowany w pierwsze tempo, tylko po analizie VAR, to można w jakimś sensie zastanawiać się, czy rzeczywiście ten wynik był adekwatny do tego, co się działo. A ja jeszcze raz, może już ostatni, wrócę do perspektywy i tego naszego pierwszego meczu, gdzie powiedzmy, że odczucia naszego pierwszego meczu z Piastem Gliwice i raz to, jak się tam zaprezentowaliśmy, jak się zaprezentowaliśmy w tym meczu po jakimś tam okresie ciężkiej pracy moich piłkarzy. Tam też oczywiście była sytuacja z taką mocno farowa, gdzie niejako zastanawialiśmy się, czy nie powinniśmy otrzymać karnego. Oczywiście tak wewnątrz, bo tego gdzieś nie poruszaliśmy na forum, tylko po prostu akceptowaliśmy stan rzeczy i to się idealnie, myślę, że spina klamrą z tym meczem, bo nasza konsekwencja w działaniach ofensywnych, konsekwencja taktyczna przy braku energii takiej
która robi różnicę, powiedziałbym, spowodowała, że mecz mógł nie wyglądać tak jak nasze typowe, to powiedzmy, grane w bardzo dobrym tempie, na co miały wpływ dwa kluczowe czynniki. Pierwsze, inicjatywa przeciwnika i to, że zaproponował raczej niższe ustawienie, średni blok i przez to tej przestrzeni było zbyt mało i nawet jeżeli wymienialiśmy podanie bez przyjęcia, to wpadaliśmy na kolejnego mocnego rywala, bo tu jeszcze raz chciałbym podkreślić, tak jak w konferencji przedmeczowej, że Piast jest grupą mocnych jednostek, mocnym zespołem, który jest w trudnej sytuacji i z tego oczywiście musi wyjść, ale myślę, że spokojnie dadzą radę. A druga kwestia to oczywiście porównanie, jak się możemy przygotować do meczu i tego, jakie warunki są teraz, bo taka pogoda dawno jej nie mieliśmy. Oczywiście my trenując na boisku, które w większości było takie bardziej podmokłe, to też powoduje, że piłkarze potrzebują więcej czasu na decyzję, więcej czasu na to, żeby rozwinąć skrzydła i przez to ten mecz mógł wyglądać inaczej, w tym sensie inaczej niż nasze poprzednie. Niemniej jednak najważniejsze przesłanie, że pomimo tego, że niekoniecznie to było aż tak atrakcyjne, do czego przyzwyczailiśmy naszych kibiców, to patrząc na kontekst, jestem bardzo, bardzo zadowolony naszą konsekwencją, bo nawet sytuacja z karnym albo tuż przed karnym to szapoba dla moich piłkarzy za odpowiednie ustawienie, za odpowiedni timing, odpowiednie wyjście do piłki i cały czas przebywanie, powiedzmy, albo prawie cały czas przebywanie na połowie przeciwnika, nie dając mu zbyt wielu okazji do kontrataków, które oczywiście trzeba oddać przeciwnikowi, były dobrze przygotowane i też mogły się skończyć dla nas gorzej niż finalnie to było, czyli zdobyciem bramki przez Piasta, a z naszej strony jakąś straceniem bramki. I tu pewnie bym zakończył, bo widzę, że państwo już przysypiają, tak jak mniej więcej w trakcie meczu niektórzy. Ale to może jeszcze wykorzystam moment. Bo po ostatnim meczu, słusznie zresztą, zachwycaliśmy się wszyscy, przynajmniej tym ci, którzy życzą dobrze nami, Widzewowi, zachwycaliśmy się bramkami Klima, Frana i to jest oczywiście coś, co każdy widzi i ciężko tego nie docenić, ale bardzo rzadko się mówi o takich cichych bohaterach i oczywiście abstrahując od zmienników, którzy wnieśli sporo dobrego do naszej gry, nawet jeżeli Kerki zagrał bardzo krótko, kapitalne podania, gdzie mogły skończyć się z bramkami czy asystami. Kunik wykonał tak samo bardzo dobrą robotę. Jordi, kapitalny timing, tyle razy, ile spowodował, że Piast nie mógł pomyśleć o samym ataku, tylko wiedział, że to jeden ich drobny błąd i się skończy dla nich bardzo, bardzo źle. Ale też tacy piłkarze jak Marek Hanuszek, bo ostatnio się powstrzymałem, ale oczywiście to nie tylko on pracuje mocno i ciężko, nasi środkowi obrońcy, kapitalna robota, boczni obrońcy też przy tych skrzydłach coś rewelacyjnego, jak my na poziomie indywidualnym i tutaj pozwolę sobie oprócz też oczywiście Bartka Powłowskiego, który wygrał ogromną liczbę driblingów, to Marek Hanuszek, który w tych odbiorach, w tym pozycjonowaniu się na kluczowej pozycji szóstki i to, jak dawał balans drużynie i powodował, że mogliśmy się skupić mocno na atakowaniu, to jest coś, przed czym trzeba na pewno, o czym trzeba, myślę, mówić, za co trzeba docenić, bo szczególnie przy naszym systemie bardzo często jest tak, że chwalimy tych, którzy zdobywają bramki, zaliczają asysty, a zapominamy o tych, którzy, dzięki którym ta piłka też jest w naszym posiadaniu i dzięki czemu my możemy więcej energii poświęcić na atakowanie. I tutaj na ręce Marka, jeżeli mogę tak powiedzieć, gratulacje dla całej drużyny, dla wszystkich piłkarzy, bo każdy zrobił wiele i dołożył swoją cegiełkę do tego ważnego dla nas zwycięstwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, trenerze. Bardzo proszę teraz o pytania. Robert Świeczko, Telewizja To Ja. Witam, trenerze. Dzień dobry. Ja bym chciał się dopytać, czy nie dało się troszeczkę odsunąć w tych ostatnich minutach meczu od swojego pola karnego piłki, bo rzeczywiście tam parę razy Serafin i Mateusz musieli się kunsztem swoim wykazywać. Myślę, że to wynikało z tego, że nasi piłkarze, ci z przodu, którzy częściej błyszczą, chcieli właśnie na to zwrócić uwagę, żebym miał pretekst do tego, żeby ich pochwalić za taką czarną, brudną robotę.
A tak mówiąc poważnie, to był element, w którym nie byłem do końca spokojny, bo wiedziałem, że z takich sytuacji może wpaść jakaś niepotrzebna dla nas bramka, ale na pewno powinniśmy wypchnąć przeciwnika i jeszcze bardziej, tym bardziej na swojej połowie wywierać większą presję na tym piłkarzu z piłką, ale trzeba zrozumieć zmęczenie meczowe. Częściej te piłki szły z naszej prawej strony, gdzie Fabio, którego też zmiany rozważałem ze względów takich fizycznych, bo grał też bardzo dobre spotkanie. Warto byłoby go zmienić, ale znów mając w pamięci nawet sytuację z Lirimem, gdzie też w przerwie zgłosił, że z jego mięśniami nie jest super optymalnie i że powinienem mieć to w głowie. Także to wynikało oczywiście z sił i z tego też, jaką formę ataku proponował Piast, bo szczególnie w pierwszej połowie było widać, że my się ustawialiśmy i moi piłkarze bardzo dobrze reagowali na to, jak mocny w pojedynkach, szczególnie w grze bezpośredniej, jest Piasecki. I tam reagując strategicznie, wycofaliśmy, co było trafnym pomysłem mojego sztabu i realizacją oczywiście piłkarzy, wycofaliśmy Rondiego, który miał od przodu go, powiedzmy, niwelować jego atuty i przez to brakowało nam jednego piłkarza do pressingu. Piast, widząc to, zagrywał na krótko i ten dylemat pomiędzy czy podejść, czy to jest opłacalne, mówiąc brzydko, czy się wycofać i bronić swojego pola karnego, bo i tak piłka pójdzie bezpośrednio. To było najtrudniejsze do oceny moich piłkarzy, dlatego kontekst rozumiem. Mnie z ławki na pewno to nie generowało komfortu i bardzo łatwo jest krzyczeć pres, 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 ale pamiętajmy, że ten ktoś ma trochę więcej sprintów i innych elementów. No, popatrzmy nawet na Jordiego, który grał krócej, no ale obstawiam, że w tym krótkim okresie tyle sprintów wykonał, że po jednym takim kilkudziesięciometrowym to też ciężko wymagać, żeby nagle wrócił na drugą stronę i presował, gdzie Piast też dużą liczbę piłkarzy do budowy stosował. Dlatego mówiąc nie krótko, rozumiem piłkarzy, powinniśmy tak i na pewno będziemy jeszcze nad tym pracować, albo ja po prostu będę brał to pod uwagę przy kolejnych ewentualnie roszadach w składzie. Dziękuję. Bardzo proszę, czy mamy jeszcze pytania? Bogusław Kukuć, proszę. No po pierwsze gratulacje za pierwsze 4 mecze z rzędu, których pan nie przegrał żadnego spotkania. To jest w pana karierze ewenement. W pana karierze oczywiście w Ekstraklasie. Bo to jest pierwszy raz się przydarzyło w tym sezonie. Jest jeszcze jeden powód, o którym na pewno tutaj nikt nie mówi, ale jest wręcz ewenement. Otóż w tegorocznych 10 kolejkach jedynym zespołem, który strzelił w każdym spotkaniu gola, jest Widzew. Drugim będzie lider tabeli Jagiellonia, jeżeli dokona tego dzisiaj w meczu na Łazienkowskiej z Legią. Wszyscy inni nie strzelili gola. Boguś to sprawdził, spokojna głowa. Nikt nie wierzymy. To jest niesamowita rzecz, moim zdaniem, bo pozwala optymistycznie podejść nawet do sytuacji 2 z rzędu wyjazdów, bo teraz macie 2 z rzędy wyjazdy. Jeden w Mielcu i drugi w Grodzisku Wielkopolskim. Także w Chorzowie, przepraszam, przejęzyczyłem się. No. No dobra, no to ktoś mówił, tak? No nikt. Zostajemy jednak przy dotychczasowym układzie spotkań Mielec Chorzów. Tak. No to jest niesamowita rzecz. Strzelanie w każdym meczu gola w tym roku, a jest ich 10 kolejek, to nie to, że w 2 mecze, bo 2 mecze to prawdopodobnie pod naszą wodzą też by ktoś strzelił, ale znam takich, co by nawet więcej od tej drużyny. Powiem krótko, brawo piłkarze Widzewa. To Krzysztof Sędzicki teraz. Krzysztof Sędzicki, Wirtualna Polska. Troszkę pociągnę ten wątek, ale w kontekście takiego mitu, który chyba panu się udało obalić, że najtrudniejszy jest drugi sezon po awansie, a nie pierwszy. I widzę chyba w tym drugim sezonie po awansie może myśleć już nawet nie tyle o spokojnym utrzymaniu, ale o tym, żeby patrzeć w górę, bo
nad strefą spadkową jest chyba 12 punktów przewagi, a do czwartego, ja nie pompuję, ale do czwartego miejsca jest 7, czyli wygląda na to, że Widzew już nauczył się grać w tym ekstraklasowym stylu, nawet tak jak dzisiaj, nie musiało być ładnie, a zespół wygrał. I co pan na to? To do pierwszej części nie będę się odnosił, bo myśląc o perspektywie, które miejsce możemy zająć za 7 kolejek, to zatracimy przez to bieżące myślenie i bieżącą skuteczność. Dlatego liczy się kolejny mecz i 3 punkty dopiszmy w przyszłym tygodniu, w sensie po meczu. To będziemy szczęśliwi i będziemy patrzeć dalej do przodu. Oczywiście do przodu i do góry, bo tak głównie patrzymy. A to wspominałem o tym po poprzednim meczu, że my mieliśmy takie momenty i ja miałem takie momenty przychodząc do klubu, że ciężko mi było wpłynąć albo wyposażyć piłkarzy we wszystkie narzędzia, dzięki którym oni mogą mecze kontrolować albo przetrwać, bo o ile z piłką radziliśmy sobie nieźle, zdobywaliśmy bramkę, nawet ostatni mecz w poprzednim roku z Pogonią, z bardzo silną Pogonią, my zdobywamy bramkę i później, mówiąc kolokwialnie, wariujemy. Że zdobyliśmy bramkę i nie wiedzieliśmy, co zrobić. Oczywiście wycofać się i bronić wyniku 1-0 to nie jest dobry pomysł, szczególnie jeżeli drużyny mają tyle jakości, ile ma chociażby i tyle powtarzalności, ile ma Pogoń. I nam brakowało konsekwencji w budowaniu ataków, a o ile w poprzednim meczu, w 93 minucie, gdzie stworzyliśmy kapitalną kolejną okazję przeciwko Karonie, mieliśmy 2 minuty do końca meczu i 2 bramki handicapu, także wtedy łatwo można było, powiedzmy, forować tą tezę, że się tego nauczyliśmy, ale teraz przy wyniku 15 minut do końca meczu, ja nawet nie korzystam wyłącznie z podstawowych piłkarzy, ale ci, którzy dzisiaj pełnili rolę zmienników, a my w dalszym ciągu nie mamy problemu z ominięciem pressingu. Ostatnia piłka w zasadzie w 90 chyba 5 minucie czasu doliczonego, gdzie wybroniliśmy kilka stałych fragmentów, za co szacunek, jeszcze raz podkreślę, dla moich piłkarzy i dla przygotowania przez trenera stałych fragmentów w obronie, to my nie zrobiliśmy sobie z tego zbyt wiele, inaczej nie zrobiło to nas takiego wrażenia, że my dalej w większości podjęliśmy albo chcieliśmy podjąć decyzję do grania na krótko. Jeden z piłkarzy odruchowo poszedł do przodu, wszyscy wzajemnie zaczęliśmy się przywoływać konsekwentnie, róbmy swoje i to myślę, że robi różnicę, bo wybranianie meczów to nie jest w naszym przypadku wyrzekanie się tego, co nas doprowadziło do prowadzenia, tylko zrozumienie, co nas prowadziło, i utrzymanie wyniku nie musi się odbywać poprzez niskie ustawienie, tak jak to miało miejsce w wielu fragmentach w końcowej fazie meczu, ale też poprzez kontrolę i złapanie oddechu, dzięki tym jakości naszych piłkarzy i jakości naszych działań ofensywnych, nawet jeżeli nie kończą się sytuacjami bądź bramkami, bo to bardzo ważne, żeby grać po swojemu, jeszcze raz podkreślę, choć nie zawsze to będzie wyglądać tak, że można robić z co drugiej akcji jakieś powtórki puszczane w magazynie golu. Już go nie ma. Okay. Rozumiem, że... Brawo. Wrócił. Rozumiem, że... Nie dla nas. Nie ma więcej pytań dzisiaj? Nie ma. Dziękuję w takim razie serdecznie Państwu za udział w konferencji pomeczowej, przybycie na mecz oczywiście. Dziękuję trenerze i gratuluję raz jeszcze wygranego spotkania. Do zobaczenia oczywiście przed na briefingu, przed meczem ze Stalą Mielec. Dziękuję bardzo. Trener Daniel Myśliwiec i Marcin Tarociński. No cóż, no, krótki komentarz do wypowiedzi trenera, Marcin, z twojej strony. Brawo, Widzew. Brawo, Widzew. Rzeczywiście krótko, dosadnie, ja się z tym zgadzam. My również kończymy nasze dzisiejsze studio meczowe. Dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami, którzy oglądali nasz program. Zachęcamy do tego, żeby oglądać kolejne odsłony naszych transmisji. Ja dziękuję, Jakub Dyktyński, Marcin Ogiewski, dziękuję bardzo. I to byłoby na tyle. Do usłyszenia, cześć.